cześć, kadr ci w oko, odcinek 110. Dzisiaj znowu łączymy się... I tak będzie przez cały odcinek pewnie, bo łączymy się po raz kolejny dzięki magii internetu. Tylko dzisiaj coś nie domaga na łączach, pewnie jest to przeciążenie w związku z tym, że wszyscy w domu siedzą. Tak jest. No niestety tak to wygląda, że może mnie być słychać bardzo, bardzo źle, bo mamy tutaj problemy nieustanne. Ale Andrzej będzie czarował, mam nadzieję. No też mam nadzieję. Dobra, to co my tutaj mamy? Przez ostatnie dwa tygodnie no stosunkowo dużo rzeczy się jednak wydarzyło, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tutaj widzę, rozpiska jest taka całkiem konkretna. Może zaczniemy od Polski, od tego, co tutaj się dzieje ciekawego. Mianowicie mamy dwóch nowych wydawców, którzy nie przerazili się o obecnej sytuacji rynkowej i jednak próbują. I to są wydawnictwa Lost in Time oraz Akuma. I może opowiem tyle, co wiadomo na temat tych wydawców. Akuma, jak nazwa dość mocno sugeruje, widziałeś logo wydawnictwa Akuma? Ze smokiem chyba? Czy... Tak. Taki trochę Mortal Kombat, nie? No trochę. Tak mi się skojarzyło, a tymczasem nie, ponieważ wydawnictwo Akuma ma zamiar zadebiutować w Polsce z tomikiem mangi opętani miłością i to będzie hentai. Czyli bardzo nie moje rzeczy, nie jestem jakimś szczególnym fanem, tudzież raczej zajrzeć nie będę, nie mam zamiaru, ale mamy kolejnego wydawcę mangowego, który z tego, co wyczytałem w wywiadzie na blogu Jarosława T., ma zamiar nie tylko inwestować w hentaje, ale dużo tego może być. No ja tak jak wspomniałem, nie jest to raczej coś, co by mnie szczególnie mocno pociągało, ale zobaczymy, może inne rzeczy będą ciekawsze, jak dla mnie. Tam jest zainteresowany? Niespecjalnie. Natomiast zauważyłem tak w ramach takiej ciekawostki, że strasznie dużo zapowiada się komiksów, mang, przepraszam bardzo, największego klasyka, który oczywiście teraz mi wypadł z głowy, jak on się tam nazywa. No ja ci nie pomogę z tymi rzeczami. Tak, to zaraz jak sobie przypomnę to pewnie do tego wrócę. Natomiast drugie wydawnictwo, które się zapowiedziało, że zacznie wydawać komiksiki w Polsce, to jest Lost in Time i tutaj już jestem troszeczkę bardziej zainteresowany, ponieważ jest to wydawca, który ma zamiar wejść w wydawnictwo Vault, o ile dobrze to przeczytałem, a ostatnio można powiedzieć, że to wydawnictwo gdzieś tam nam się kręciło wokół w orbicie zainteresowań, prawda? Mhm. Zdaje się, Łukasz Kowalczuk, odhaczone, mówił dużo o tym wydawnictwie i Osamu Tezuka, przypomniałem sobie, taki jestem fajny. Dużo Osamu Tezuki się teraz zapowiada w Polsce i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo to, co przeczytałem na razie, jest bardzo fajne. Natomiast wracając do Lost in Time, pierwsza zapowiedź na maj tego roku to jest This Savage Shores. I tutaj mamy komiks jednotomowy, który będzie opowiadał o pewnym statku brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, który w 1766 roku sobie płynie i na pokładzie, tutaj czytam z opisu, przebywa istota będąca ucieleśnieniem pradawnego zła, licząc na zadomowienie się w nowo odkrytej krainie. Tutaj pewnie chodzi o Indie. I twórcami tego komiksu są Ram V, albo Piąty, ale przypuszczam, że to jest V, jako scenarzysta, natomiast za rysunki będzie odpowiedzialny Sumit Kumar i to jest takie, no patrząc na okładkę, na przykładowe strony, no może być coś takiego bardzo bollywoodzkiego z jednej strony, a z drugiej strony, no ewidentnie horror, który może być ciekawy w takich okolicznościach przyrody, że tak to ujmę. Natomiast trzymam kciuki, tutaj widzę na tłumaczeniu jest Jacek Żuławnik, czyli jeden z takich naprawdę pewniaków, jeśli chodzi o tłumaczenie. Oprawa twarda, ilość stron 176, cena okładkowa 69,99.
osobiście uważam, że może ta twarda oprawa to nie jest dobry pomysł na pierwszy komiks, ale trzymam kciuki i zobaczymy, jak to się rozwinie, bo w ofercie wydawnictwa Volt jest naprawdę kilka fajnych pozycji, które można ściągnąć do Polski. I jeżeli Lost in Time da radę, to z pewnością będzie to ciekawy wydawca. No na pewno, zawsze coś nowego, nie? Więc to zawsze mile widziane. Tak jest. No a tutaj tylko wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy są jakieś takie małe obawy, bo i Volt to jest takie stosunkowo małe wydawnictwo. W Polsce dotąd nic nie wyszło z tego wydawnictwa. Twórcy w Polsce nie są znani, no tematyka może też nie jest jakaś taka super chwytliwa, więc troszkę tam obaw z tyłu głowy jest, ale mimo wszystko mam zamiar, jeżeli oczywiście świat nie wybuchnie do tego czasu, ten Peace Severed Shores nabyć. No i zobaczymy, co z tego dalej będzie. Trzymam kciuki. No i oby wyszło, nie? Zawsze trzymamy kciuki, żeby się udało. Nie ma preorderów, to już jest sukces. Tak jest. Chociaż z drugiej strony Mandioka robi preordery i robi je znakomicie. To jest inna para kaloszy, jak to można powiedzieć. Gumiaczków nawet. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi inne na najbliższy czas, to może opowiem tak szybciutko o komiksach, które zapowiedziała Mucha Comics. No dawaj. Tutaj na końcóweczkę kwietnia, w zasadzie 24 kwietnia, no to jest, niech no ja zobaczę, wtorek, środa, a piątek następny, okej, no to na najbliższy piątek zapowiedziano Bractwo Magów Marka Millara, więc tutaj jakoś szczególnie mocno się nie cieszę, ale oprócz tego jest jeszcze trzeci tom Gideon Falls oraz Droga ku Wieczności Bóg Szeptów, to jest polski tytuł komiksu Seven to Eternity, więc dość ciekawy wybór tłumaczenia, ale mam nadzieję, że ma on jakieś uzasadnienie. Pamiętam, że gdy Seven to Eternity czytałem w oryginale, to jakoś nie zwróciłem nawet mocno uwagi na to, jak mógłby ten tytuł brzmieć po polsku, czy siódemka ku wieczności, czy to by miało jakiś większy sens. No nic, zobaczymy. W każdym razie naprawdę fajny komiks Ricka Remendera z rysunkami Jerome Openi, czyli tego samego duetu, który robił Uncanny X-Force. A z tego co wiem, Uncanny X-Force zostało całkiem ciepło przyjęte w Polsce. A ten komiks moim skromnym zdaniem jest dużo lepszy. No i Gideon Falls tom trzeci to tutaj Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, więc też pewniaczek. I jeśli chodzi o zapowiedzi Muchy właśnie na końcówkę kwietnia, to te dwa komiksy zdecydowanie polecam. A Mark Millar, jak to Mark Millar, pewnie i tak się sprzeda. Natomiast pojawiła się też informacja o czerwcowym Egmoncie, ale to tylko może szybko powiemy, że 16 premier zostało zaplanowane na czerwiec, ale są to wszystko tytuły, które zostały przeniesione z zapowiedzi majowych. Tak na dobrą sprawę zostały po prostu przesunięte o tydzień do przodu. No, to prawda. Dalej jest parę fajnych rzeczy. W maju jest chyba najmniej wydawanych możliwych, nie? Tak, tam jest tylko 8 komiksów, zdaje się. 8 czy 9. Natomiast na czerwiec, no to co zostało przeniesione z maja, wylądowało na 3 czerwca, więc dosłownie tydzień później. No i tutaj przypomnijmy, że będzie Silver Surfer, będzie Moon Knight, Jeffa Lemira, będzie Potężna Thor, kolejny tom, będzie, co my tutaj mamy, 30 dni nocy, Superman, rok pierwszy, którego bardzo, bardzo mocno nie polecam. Więc kilka takich fajnych rzeczy, ale no i Superman, rok pierwszy. No chyba, że koniecznie chcecie zobaczyć, jak Frank Miller kolejny raz upadla sam siebie. To wtedy polecam. No to jest smutne, niestety to jest bardzo smutne czytać ten komiks. No ale no co zrobić, nie? I tak no, pewnie no. Nazwisko sprzedaje bardzo. No dokładnie. Natomiast co, może przenieśmy się do zagranicy, bo tutaj mamy też takie informacje, jak na przykład to, że San Diego Comic Con został odwołany w tym roku. Aha. No, trudno się było się spodziewać innej decyzji przy obecnej sytuacji. Natomiast z Amerykanami to nigdy nie wiadomo. No, w sumie racja. Natomiast jeśli chodzi o rozdanie Eisnerów, które zwyczajowo było właśnie podczas San Diego Comic Conu,
to na razie pojawiła się tylko taka informacja, że są rozważane sposoby, żeby jednak te Eisnery w tym roku się odbyły. Mhm. I czy to będzie jakoś internetowo, czy to będzie, nie wiem, jakaś maciupka gala prowadzona przez jedną osobę, to na razie jeszcze nie wiadomo, ale gdy tylko pojawi się jakaś informacja, to z pewnością też damy znać, bo Eisnery jednak bądź co bądź co roku nas interesowały bardzo mocno. Może tak, nie tyle kto wygrywał, co raczej kto był nominowany, prawda? No. To zdecydowanie było najważniejsze i wydaje mi się, że nie ma powodu, żeby się nie odbyło w zmienionej formie. No bo to przecież są rzeczy, które już wyszły, prawda? Nie wiem, jak tam skład jury działa, czy oni to razem omawiają, czy głosuje się i po prostu punktowo jest zliczane. Też nie mam pojęcia, wiem tylko, bo akurat mam oczywiście przed oczami newsa, no to skład jury już jest znany od jakiegoś czasu i te 6 osób, z których tak na dobrą sprawę znam, kojarzę tylko dwie, ale skład jury już jest znany, nominacji no chyba nie było, prawda? No nie kojarzę właśnie. A nie, jeszcze nie było, ale no z tego co widzę tutaj po newsie na Newsaramie, to pracują nad tym, żeby to jakoś ogarnąć. Na razie to jest taki bardzo lakoniczny komunikat, ale zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak będą miały miejsce. Tak jest. Ja też jak najbardziej trzymam kciuki. Natomiast skoro już jesteśmy przy koronawirusowych zamieszaniach, no to pojawiła się taka informacja, że DC Comics chce ruszyć jakoś ze sprzedażą swoich komiksów poza Diamondem, ponieważ Diamond obecnie jest nieaktywny. Tam się pojawiają takie informacje, że być może coś tam tego w drugiej połowie maja, że to ruszy, przynajmniej w jakimś tam zakresie. Natomiast DC ogłosiło, że z dwoma nowymi starymi dystrybutorami nawiązali współpracę i to są firmy związane z Midtown Comics oraz DCBS, cokolwiek to jest, tak na dobrą sprawę, bo nie wiem. I już 28 kwietnia wydadzą testowo kilka zeszytów właśnie w tym nowym kanale dystrybucji i z tego co widzę to bardzo mieszane, przy czym przeważająco negatywne opinie na ten temat się pojawiły, zresztą też widziałem wczoraj na internecie, były udostępniane także i na naszych fanpage'ach niektóre opinie i tak na dobrą sprawę nie wiem co o tym myśleć. Przyjrzałeś się tej sprawie jakoś mocniej? Nie przyglądałem się, ale też wiesz, Diamond jest takim hegemonem i wszystko zagarnął, że może robić wszystko, żeby krytykować innych, nie? Tak, tylko te przytłaczająco negatywne opinie, które sobie czytam na internecie, to w większości to są właściciele sklepów komiksowych i dlatego tutaj tak troszeczkę... Nie. Wiesz, to oczywiście rozumiem, bo na pewno to dużo ułatwia niż, wiesz, robieniem dużej ilości przesyłek, nie wiadomo skąd, a tak to jedna jakby powiedzmy hurtownia to koordynowała, prawda? Tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, jeszcze, nie wiem, pół roku temu to wszyscy mówili praktycznie zgodnie, że tego Diamonda trzeba jakoś ogarnąć, bo to jest burdel i w ogóle, i w ogóle zło. Więc mamy obecnie sytuację, w której DC mówi, ej, to może zróbmy coś takiego? I tutaj czytam, że nie, jak to tak można, ja poczekam, aż Diamond znowu ruszy, że DC w ogóle jest bez sensu, że to są wrogowie rynku i no to trochę mnie to na swój sposób śmieszy. Znaczy ja rozumiem, że Kto ma lepiej rozumieć rynek sprzedaży komiksów w USA, jak nie właściciele sklepów, bo to są chyba najbardziej kompetentne osoby w tym temacie, tylko kurczę, no wiesz, trochę mnie to jednak mimo wszystko bawi, takie odwrócenie się o 180 stopni w stosunku do tego, co jeszcze parę miesięcy temu było mówione. Są też pewne niejasności, bo na przykład jedna osoba twierdzi, że DC zachęca do zrezygnowania z korzystania z Diamonda, natomiast inne źródła mówią, że nie, że oni chcą po prostu uzupełnić ofertę Diamonda, żeby po prostu nie było tej
monotonii, powiedzmy, jeśli chodzi o ilość dystrybutorów, bo tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o Diamonda, to nie, ty nazwałeś hegemonem, ja bym powiedział bardziej, że to jest monopolista. No tak. I problem na przykład z Diamondem jest taki, że Diamond nie sprzedaje Samuraja Jacka do Europy, bo nie. Tak, tak. Znaczy pewnie tam są jakieś argumenty z prawami do czegoś, no ale wiesz, nie możesz, bo nie możesz. To jest jeden z problemów Diamonda, bardzo duży. Nie wiem też dokładnie, jak to wygląda ze sklepami amerykańskimi, no bo jakby ani ja, ani ty nie żyjemy w Stanach, żeby, wiesz, dokładnie to poznać, bo czasem jak patrzę na opinie niektórych sklepów, oprócz, wiesz, takich rzeczy, że nie będę sprzedawał żadnych komiksów Granta Morrisona, ponieważ Superman w pierwszym numerze z New 52 powiedział gdy, co na pewno jest skrótem od goddammit. To się chłop musiał zdziwić, jak wyszedł komiks, który się nazywa goddammit. Myślę, że w ogóle to, przy okazji to dało jedną z moich ulubionych stron Guttersa. Tak jest. Ale wracając, wiesz, nie wiem na ile jak to wygląda z tymi sklepami komiksowymi, bo patrząc chociażby teraz po twórcach, jak mówili, żeby wspierać lokalne sklepy komiksowe, bo możesz u nich coś wziąć wysyłkowo. Więc no wow. Wiesz, dla nas jest to jakby oczywiste, bo niewiele sklepów komiksowych w Polsce sprzedających amerykańskie tytuły. Natomiast jeśli to jest tam w ten sposób, że albo bierzesz z Amazona, a fizycznie bierzesz w sklepie komiksowym, no to może to rzeczywiście teraz przywaliło tym ludziom strasznie, strasznie, nie? Jest ta przecież cała strona, bardzo często reklamowana na komiksach, nieważne z jakiego wydawnictwa, ten Comic Book Locator, prawda? Comic Book Shop Locator? No jakoś tak. No, ale takie coś istnieje, więc wiesz... Nie wiem, na ile tak naprawdę sklepy komiksowe w Stanach są trochę taką żabką dla Diamonda. Rozumiem. Właśnie też mam przed oczami teraz taką opinię, skoro już Amazon został wywołany, to jedna z niewielu osób, która jest generalnie za pomysłem, które DC wystosowało, to napisała ta osoba tłumaczenie własne. Niby wszyscy są przeciwko Diamondowi, a potem się okazuje, że dokładnie tak jak w przypadku Amazona i tak kupują wszystko od nich. Więc to jest taka jedna z nielicznych pozytywnych opinii, ale jednak pojawiają się takie. To, co mi się osobiście nie podoba w pomyśle DC, jest to, że dotyczy on tylko USA i Kanady. Mhm. No to też pewnie dla nich największy rynek zbytu. Przepraszam, do Kanady nie. Aha. Więc ten pomysł dotyczy tylko USA, więc na przykład już, nie wiem, Atom Comics Multiversum nie będą sobie mogły w taki sposób ściągnąć komiksów, jeśli będą chciały. Tylko wiesz, jeśli to jest robione, powiedzmy, w odpowiedzi na obecne czasy, czyli dość szybko, to wydaje mi się, że ogarnięcie prawa międzynarodowego pod kątem wysyłek, cła, właściwie tego, że prawdopodobnie nie masz wysyłek do wielu miejsc, bo jest ograniczona liczba samolotów, ograniczona liczba wszystkiego, to jest bardzo duży problem. Ale to też pokazuje, bo myślałem, że coraz więcej osób się jakby, wiesz, przerzuciło na cyfrę bezboleśnie. No, ja jakoś dalej nie umiem, ale faktycznie... Znaczy, nie mówię, że całkowicie, nie? Ale wiesz, tak jest teraz... Chciałbyś coś przeczytać, Diamond nie wysyła. No ale też w większości wydawnictw wstrzymano także publikację cyfrówek. To jest... pewnie ma to jakieś uzasadnienie, że osoby, znaczy, które kupują tylko papierowe, czułyby się dyskryminowane. Znaczy uzasadnienie jest takie, że po pierwsze właśnie to chyba Todd McFarlane powiedział, że rynek trzymają zarówno ci, którzy kupują cyfrówki, jak i ci, którzy kupują wersje papierowe. I on to określił w taki sposób, że po cyfrówki częściej sięgają czytelnicy, a po papierowe komiksy fani. Mm-hmm. Rozumiemy, o co chodzi. Tak, to zbieracze też często.
i obydwie te grupy są równie ważne, nie można jednej dyskryminować względem drugiej. A drugi argument, który też widziałem, jeśli o to chodzi, to jest taki, że gdyby publikowano normalnie wersje cyfrowe, po czym Diamond się uruchamia po miesiącu, po dwóch przerwy i w tym momencie co? 10 ton komiksów trzeba nagle wydrukować, żeby być na bieżąco z wydaniami cyfrowymi. Po drugie, no też na przykład Jim Lee powiedział, że Batman któryś tam, nie wiem, 92 bodajże, ma 230 tysięcy zamówień w Diamondzie. I gdyby puścili cyfrowo, to później by się mogło okazać, że na przykład połowa tych zamówień już jest nieważna, a oni to mają już wydrukowane i by z tym zostali wisieć. Więc byliby mocno do tyłu. No to prawda. Znaczy, wiesz, no, wydaje mi się, że to tęgie głowy nad tym myślały, bo nikomu, zwłaszcza teraz, nie zależy, żeby tracić pieniądze. A jakby można było zarobić pieniądze, to na pewno byłoby ekstra. Ja sobie tak myślałem, że może spoko opcją, chociaż co ja tam wiem, jestem tylko hałabałą. Mogłoby być coś takiego, że jakby kupujesz przedpremierowo komiks, w sensie płacisz za niego w tym swoim sklepie komiksowym i wiesz, że go dostaniesz na papierku i dostajesz kodzik na cyfrówkę. A, w takim sensie. No, to kiedyś było testowane, tylko na zasadzie takiej, że jak się kupowało papierowy komiks, to w środku był ten kod na cyfrówkę. Tak, to też było kretyńskie, bo ja tak mam pierwszy numer Justice League z restartu do New 52, który jest zafoliowany i w środku mam kod na cyfrówkę tego komiksu. No cóż. No, ale generalnie jeśli chodzi o ten pomysł DC, no to tak jak mówię, jest bardzo dużo krytycznych głosów, jest stosunkowo niewiele pozytywnych opinii, ale jakieś tam są. Tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o komiksy zaplanowane na 28 kwietnia, to DC sobie tak na dobrą sprawę tylko 3 premiery zaplanowało na ten dzień. I to są tytuły takie, które jak się nie sprzedadzą, to nic wielkiego się nie stanie, bo to jest tam któryś numer Daphne Byrne, to jest seria z tego Hill House Comics. Jest Batman Giant, wiesz, to jedna z tych rzeczy, co do Walmartu największa ilość idzie. I co to tam było? Jeszcze jakaś jedna pozycja, która tam też nie jest jakoś szczególnie istotna, jeśli chodzi o ofertę DC Comics. I ja to widzę tak, że oni specjalnie dają takie mniej ryzykowne tytuły na ten test, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma ręce i nogi i czy ktokolwiek czy ktokolwiek spróbuje podjąć się właśnie tego nowego korzystania z tego nowego kanału dystrybucji, bo gdyby rzucili na przykład ten ich najbardziej sprzedające się tytuły, typu właśnie Batman, Superman, coś w ten deseń, i okazałoby się, że nikt z tego nie skorzysta, to też by był problem. Więc ja się będę przyglądał, co z tego wyjdzie i czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Natomiast nie ukrywam, że trzymam kciuki za to, żeby Diamond nie był monopolistą. Bo chyba każdy rozsądny człowiek rozumie, że jeżeli jest konkurencja, to tylko można na tym zyskać. No, to nie tak, jeśli to jest oczywiście zdrowa konkurencja, nie? Bo Amazon też był konkurencją dla wielu rzeczy, a wyrżnął po prostu dużo rzeczy. No tak, tylko myślę, że przy zachowaniu odpowiednich proporcji, no Diamond może być takim Amazonem rynku komiksowego. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Przede wszystkim miejmy nadzieję, że sytuacja w końcu się uspokoi i wrócimy do jakiejś normalności względnej. A szef marketingu Diamonda się parę dni temu zwolnił. I przeszedł do pracy w jakiejś firmie związanej ze służbą zdrowia. Widziałem tam komentarze komiksiarzy, że dobrze jest nic nie robić, a później pójść do pracy, gdzie nie trzeba nic robić. No, w sumie ciekawa opinia, ale to nie słyszałem. Dobra, no to co, no to przejdźmy może dalej, bo też się pojawiła taka informacja, co my tutaj mamy, że pojawi się serial na HBO Max, tutaj tak dosłownie w trzech zdaniach to opowiem, który, cytuję, jest oparty na pomysłach z Justice League Dark.
I cholera wie, co to będzie tak na dobrą sprawę, bo to może być kontynuacja serial. Swampfinga. No, byłoby spoko, nie narzekałbym, bo to, ale właśnie to może być cokolwiek. To może być faktycznie serial o Justice League Dark, a może być, nie wiem, że wyciągną jakąś postać, która się pojawiła na piątym planie z jednego tam zeszytu i to będzie serial o tej postaci, więc tutaj jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale czekam też na większą ilość informacji. Na razie wiadomo jedynie, że produkować ten serial będzie Bat Robot, czyli studio należące do J.J. Abramsa, którego wszyscy fani Gwiezdnych Wojen kochają ponad życie. No ale cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo te seriale, które HBO produkuje stricte, to fajne były przecież, nie? W sensie nie, żeby to był tylko Watchmen, ale... No ja z HBO to jeszcze na przykład teraz sobie oglądam trzeci sezon Westworld, który jest bardzo fajny. Chodziło mi o stricte komiksowe, przepraszam. Stricte komiksowe, no to tak, no to Watchmen no pokazał, czego można mniej więcej oczekiwać po HBO, chodzi o ekranizację seriale komiksowe. No jakby nie patrzeć, zapowiedzieli, prawda, na HBO Maxa DMZ, które tam już pilot był nawet nakręcony, miał być coś o zielonych latarniach, ma być jakiś taki serial komediowy niby o jak to się nazywało, DC Super Hero High, jakoś tak? Więc no parę tych projektów już zostało zapowiedziane. Aha, i Strange Adventures też ma być serialem, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no, można wierzyć w to, że będzie to przynajmniej dobrze ubudżetowione, że tak to ujmę. No, na to można liczyć na pewno. To prawda. A zostając przy serialach, a wyjątkowo teraz ja coś powiem o serialach. Dawaj. To Netflix podpisał umowę z Boom Studios. Tak jest. Więc możemy się spodziewać adaptacji Lumberjanes, Something is Killing the Children, Once and Future oraz Mysiej Straży. Aha, to takie tytuły już od razu podano, czy to jest tylko tak potencjalnie? Że... Takie są potencjalne, ale to są też takie, które były nagradzane, a też producenci bardzo często sięgają po nagradzane rzeczy, nie? Ja bym się nie obraził o Giant Days. No. Giant Days by było fajne. O, no tak, generalnie tak, jest taki deal, tak jak mówisz. Ja tylko przypomnę, że Netflix też podpisał umowę jakiś czas temu z Robem Liefeldem, ale ją potem rozwiązano. Podpisał też umowę z Markiem Millarem i z tego się coś akurat niedługo urodzi, bo Jupiter's Legacy już chyba nakręcono nawet. Więc no dużo tych komiksowych produkcji na Netflixie. Ostatnio wspominaliśmy, prawda? Umbrella Academy, V-Wars, Lock and Key, October Faction. No, trochę tego jest i zobaczymy, co Boom Studios nam przyniesie. Ja z kolei mam przed ryjem otwartą taką informację, która, a ty mi ją zresztą wysłałeś z Upflixa, że Boom Studios obecnie pracuje nad 20 ekranizacjami swoich komiksów, więc zobaczymy. Nie, no bo wiesz, na przykład oni też z ciemnym... Chociaż... No. Czy z tych 20 chociaż ze dwie się ukażą, bo biorąc pod uwagę na przykład to, co wiem o komiksach z Image'u, które być może kiedyś zostaną jakoś zekranizowane, no to jest lista już chyba z 40 tytułów, z którymi w większości nic się nie dzieje. Ale trzymam kciuki, żeby Boom Studios miało inną filozofię ekranizowania rzeczy. Bo wiesz, na przykład Mysia Straż miała być robiona, nie? Tylko Disney ją wstrzymał. A to nie wiedziałem nawet. Bo coś tam, no więc... Bo myszki się źle kojarzą, czy coś? Albo za dobrze się kojarzą, zbyt monopolistycznie? No, Disney to jest zło. Dobra, to znaczy, no, tak. Dobra, korporacyjna strona Disneya jest straszna. Tak jest. To co, przechodzimy dalej, komiksiki? Tak, przejdziemy do komiksików. Myślę, że nie będziemy już robić ze stoperem jak ostatnio. Takim, żebyście wy go słyszeli. Tak, dokładnie. Teraz stopę. Dzięki za odzew w ogóle. Chyba pierwszy raz, jak prosiliśmy o odzew, to go dostaliśmy. To duży. Dobry. No tak. I to muszę ja zacznę od pewnej rzeczy. Tutaj Helena, Wydział 7, zeszyt specjalny. Helena,
komiks, który pierwszy raz zdarzyło mi się, że nabyłem wydział siódmy w dwóch kopiach. Bo w poprzednich numerach zawsze było tak, że sobie wybierałem jeden wariant okładkowy, który mi się bardziej podobał i ten sobie kupowałem. Natomiast Helena jest pierwszy raz przy okazji Heleny sięgnąłem po dwie kopie tego komiksu. Mhm. Wszystko ze względu na to, że jedna z wersji jest czarno-biała, a pozostałe są kolorowe. I powiem tak, że pamiętasz, kiedyś w Łodzi byliśmy na takiej prelekcji, gdzie usłyszeliśmy hasło, że komiks jakiś tam jest fajny, bo w nim kolor ma znaczenie. Nie będziemy może przypominać dokładnie, kto jest autorem tych słów, ale padło coś takiego, prawda? Padło. Mogę ci nawet powiedzieć odnośnie jakiego komiksu to było. No to było ten długi Halloween. Tak, Batmana. Dokładnie. Dokładnie tak. Więc trudno mi teraz nie powiedzieć dokładnie tego samego, tylko ze świadomością tego, co ja mówię, bo Helena w wersji czarno-białej z bardzo fajną okładką autorstwa Telari. No tutaj po prostu widać kunszt rysownika dużo, dużo lepiej niż w wersji kolorowej i ja powiem szczerze, że jestem absolutnie zachwycony tym, co wyczynia na kartach Heleny Arkadiusz Klimek. Bardzo mi się podoba wersja czarno-biała. Ja jak teraz to mówię, to jest dla mnie dość dziwne, ale tak na dobrą sprawę tą wersję czarno-białą mi się czytało i przeglądało dużo lepiej niż kolorową. I nie umiem tego jakoś w miarę logicznie uzasadnić. Oprócz tego, że bardzo fajny krok i mam nadzieję, że przy kolejnych zeszytach Wydziału Siódmego, czy też innych serii, coś takiego, tego typu pomysły będą się pojawiały. Bo na przykład jeszcze zanim zamknięto wszystko na cztery spusty z powodu koronawirusa, no. miałem możliwość złapania w ręce tego czarno-białego Batmana z tych super turbo limitowanych urodzinowych edycji. Mhm. I to był zabójczy żart. Mhm. No powiem tak, że tam też fajnie to wyglądało w wersji czarno-białej, ale jakoś nie ruszyło mnie to aż tak. Natomiast tutaj przy Helenie jest tak, że no, naprawdę super mi się ogląda te czarno-białe plansze. Jeszcze jakby, tutaj może już zbyt bardzo fantazuję, jeszcze jakby powycinać tekst tego komiksu, jakby to było takie turbo artist, to w ogóle już by było super. No ale nie wiem, czy ty przeczytałeś, kupiłeś, już udało jeszcze ci się? Jeszcze nie. W tym tygodniu będę zamawiał to i Headlopera. A, Headloper oczywiście. No to tutaj nie będę jakoś mocno mówił, co się dzieje na kartach tego komiksu, ale na przykład jest taka strona, gdzie widać zamek, w którym dzieje się pewna część fabuły tego komiksu. I tutaj widzę, jest napisane Dolny Śląsk, okolice Suchej. I no kurczę, no to jak wygląda ta plansza w kolorze, a bez koloru, no to jest jakiś kosmos. Naprawdę mega, mega mi się podoba to, jak Wydział Siódmy Helena wygląda w wersji czarno-białej. Absolutnie, totalnie nie żałuję tego, że kupiłem sobie obydwa zeszyty w obu wersjach. Natomiast jeśli chodzi o opinię o samym komiksie, to tutaj powiem tak, że jest to fajna historia, troszeczkę powiedziałbym mnie nie zaskoczyła tym jak została poprowadzona, ale jest to fajnie napisana, ciekawa historia, bardzo mocno czerpiąca z kultury cygańskiej. Okładki tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie trzy okładki mi się podobają, więc tutaj nie będę jakoś mocno wskazywał na to, którą wersję sobie kupić, znaczy tą czarno-białą, to obowiązkowo koniecznie widzę na gildii jest dostępność od ręki. Kosztuje to ta przyjemność 16 zł na gildii. Fajna historia, tak jak mówię, może nie zaskakująca, ale porządnie napisana. Obawiam się, że martwa woda, żywa woda tak mi zepsuły już głowę, że kolejne zeszyty jak nie doskoczą do tego samego poziomu, to już będę troszeczkę kręcił nosem. Tylko tutaj, nie wiem, czy wspomniałeś, bo ja chyba na chwilę się wyłączyłem w głowie. Tak. Wspomniałeś, że to jest zeszyt specjalny?
Tak. Wspomniałem, to jest zeszyt specjalny, to jest po prostu takie uzupełnienie do sezonu pierwszego, czyli sezon pierwszy to są zeszyty od 1 do 5, tak mówią na to twórcy. Z tego co widziałem na Facebooku się pojawił nawet projekt Slipcase'a od Arkadiusza Klimka, więc można sobie pobrać i jakoś go wykonać. Nie wiem, czy przy obecnej sytuacji tego typu firmy działają. No ale generalnie powiem tak, że Tomasz Kątny, Marek Turek, Arkadiusz Klimek zrobili kolejny bardzo fajny komiks z serii Wydział Siódmy. Mam nadzieję, że kolejne zeszyty specjalne będą co najmniej równie dobre, zresztą nie tylko specjalne, że wszystkie kolejne zeszyty będą co najmniej równie dobre, tylko no, martwa woda, żywa woda jednak troszeczkę bardziej mi się podobały. Tak jak mówię, chyba te dwa zeszyty mi zepsuły postrzeganie w głowie Wydział Siódmy. No ale cóż, oby pojawiły się w przyszłości równie dobre historie na łamach tej serii. Ja trzymam kciuki, polecam zarówno wersję kolorową, jak i wersję czarno-białą. Nie jest to duży wydatek, bardzo fajna rzecz. No nic, tylko kupować. No to dobra, to teraz ja sobie przejdę do swoich, tak? Tak. Do swoich rzeczy. Ed Piskor, to już się spodziewacie, co będzie prawdopodobnie. Wydawnictwo... Kupiłeś X-Men? Ale strasznie ładnie on to rysuje. Ja bardzo lubię w ogóle, jak Ed Piskor rysuje. No. Tak czy siak. Hip-hop genealogia, część trzecia, wydawnictwo Team of Comics. Nieznany format tak naprawdę, bo ten komiks jest mega, mega wysoki. Prawie jak gazeta, bym powiedział. Znaczy, no przesadziłem teraz ostro. Najlepsza cena, jaka może być, czyli 69 zł. Bardzo fajnie wydany i tu jakby rozpływałem się już przy opisie poprzednich części hip-hop genealogii nad sposobem wydania tego, nad moją ukochaną okładką półtwardą, która jest wspaniała, i nad tym kolorem, który jest tutaj dołożony. Komiks opowiada akurat w trzeciej części o latach 83-84, więc będziemy mieli bardzo dużo Run DMC, będziemy mieli LL Cool J'a, jeszcze więcej Ricka Rubina, Fat Boys się pojawiają. Jeśli ktoś nie zna Fat Boys, a chciałby sobie posłuchać, moim ulubionym kawałkiem jest Twist. Polecam na YouTubie, jest razem z teledyskiem, który jest w takiej jakości, że trzeba lornetkę wziąć w drugą stronę, żeby obejrzeć w normalnej rozdzielczości. No oczywiście dużo Beastie Boys się pojawi, jest mnóstwo tego klimatu hip-hopowego, który się tutaj wylewa, i reszta tej kultury i o b-boyach, i bardzo dużo graffiti, bo oczywiście w tych latach zaczyna się też pojawiać KRS-One, a skoro KRS-One się pojawia, to Futura 2000 też się będzie pojawiał. Więc mnóstwo fajnych rzeczy. Super fajna galeria jest na końcu, którą rozpoczyna przepięknie narysowany Blowfly. Jeśli ktoś nie zna Blowfly'a, to też sobie polecam zobaczyć, chyba że kogoś łatwo jest urazić, to wtedy zdecydowanie daleko od Blowfly'a. Super wydany, bardzo fajnie napisany. Jeśli w jakiś sposób interesuje was ta kultura, albo chcielibyście ją poznać, to hip-hop genealogia i ewentualnie ewolucja hip-hopu na Netflixie, chociaż jest trochę stronnicza w jedną stronę. Nie wiem, czy można być stronniczym w dwie strony. Też nie wiem. Kurde, no to albo jak masz na przykład więcej stron, to wtedy możesz być stronniczy w dwie strony, nie? A jedną na przykład pomijać. To jest jakaś głęboka filozoficzna rozkmina, w którą się nie będę zapędzał, bo to się źle dla mnie skończy. Tak czy siak, cieszę się, że Timow wydaje ten komiks tak regularnie. Jest już trzeci, nie pamiętam ile tam było. Mówił Ed Piskor, że nie mniej niż 6. Więc czekam oczywiście na każde kolejne. Jest świetnie wydany i oprócz tego ulicznego klimatu, który tutaj jest, to trochę czyta się to tak jak... pamiętasz, Krzychu, straszną historię? Tak.
To jest tak, że tutaj masz, jest, poznajesz historię mniej więcej, znaczy chronologicznie tego, co się dzieje, ale masz też takie wtrącenia, że tutaj się zaczyna o graficiarzach, jest o graficiarzach i na przykład są trzy kadry, które mówią o Rivolcie, artyście. I Revolt tam stworzył bardzo dużo okładek i właśnie jest pokazane, że jeden z najsłynniejszych jego projektów to jest logo Yo MTV Raps. I jest bardzo, bardzo dużo po prostu takich wtrąceń, więc z fajnej historii wyciągasz jeszcze strasznie, strasznie dużo, dużo wiedzy i takich właśnie małych ciekawostek. Tak, dlatego właśnie nawiązałem do Strasznej Historii, bo Straszna Historia to była dla mnie taka książeczka, która się składa i była zbiorem ciekawostek połączonych chronologicznie jakąś historią. Tak, tak, a jeśli się nie mylę, to chyba nawet wznowiono teraz. Tak, wznowiono. Możecie sobie dalej kupić, jak już przeczytacie też hip-hop genealogię, a lubicie historię taką starszą niż lata 80. i rozwój hip-hopu w Stanach, no to wtedy też Straszną Historię polecam sprawdzić, bo to jest dalej super, super zabawne. I może kogoś przekonać do historii, bo tam to jest w ciekawy sposób. Dobra, skończyłem. Okej. Okay. No, natomiast taka ciekawostka, ile w tym roku już ukazało się w Polsce komiksów Jeffa Lemira? 30? No nie, ale blisko. W tym roku na razie ukazało się ich 5 i 6 jest w zapowiedziach. No, widzisz, o których... 5 się ukazało, 6 w zapowiedziach, 5 razy 6? 30, no tak, tak, idziemy tak do końca roku. W zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie było coś koło 30 komiksów, przy których Jeff Lemire się ukazał, udzielał, jeśli chodzi o nasz polski rynek. I co? I mam właśnie w ręku, a w zasadzie leży sobie przede mną, bo to jednak jest kawał cegły, twardziel Jeffa Lemira. I to jest jeden z tych komiksów jego autorstwa, które nie były napisane dla DC, dla Marvela, dla Dark Horse'a, czy coś ten deseń. Tutaj niech sobie rzucę okiem na stopkę redakcyjną. Tutaj mamy... Jejku, gdzie to jest? Wydawnictwo Simon & Schuster w ramach imprintu Galerii 13. Znaczy 13 po angielsku oczywiście. I Twardziel jest takim komiksem, który bez większego zastanowienia na półce umieściłem obok Podwodnego Spawacza, bo to jest mniej więcej ten klimat. Mamy tutaj historię Dereka Ouletta, który był niegdyś całkiem dobrze zapowiadającym się hokeistą. Natomiast jego kariera zakończyła się no, z pewnego powodu, o którym dowiecie się czytając ten komiks. Od tego czasu Derek wrócił do swojego rodzinnego miasteczka na północy Kanady, więc mamy tutaj skrajnie zimową scenerię. I generalnie nie jest jakimś przykładnym obywatelem tego miasta. Pewnego dnia pojawia się jego siostra, z którą nie widział się od wielu, wielu lat i to wydarzenie nie tylko sprawi, że jego życie gruntownie się odmieni w taki dość pozytywny sposób, ale tutaj nie będę więcej zdradzał, ale także, jak to zwykle bywa, pojawią się kolejne kłopoty z tym związane. I Twardziel jest komiksem, który oczywiście, jak nazwa wskazuje, twarda okładka od wydawnictwa Mucha Comics. Ilość stron 272, więc tutaj od razu mówię, cena okładkowa jest dość potężna, 119 zł, ale na gildii, jak tak sobie spoglądam, na gildii 83 zł. Jest to komiks, który reklamuje się takim, jak to się nazywa, lead. Lead to takie... Tak, lead to jest taka zapowiedź, coś, tak, co cię ma zachęcić do... To taka polecanka. No i tutaj czytam, poruszająca do łez powieść graficzna, to prawdziwa przyjemność śledzić, jak Lemire zgłębia losy oraz uczucia poszczególnych bohaterów i przypomina im, że każda chwila jest na wagę złota i pierwszy raz od dłuższego czasu naprawdę totalnie się zgadzam z tym, co zostało tutaj napisane. Ponieważ jest to historia, przy której ścisnęło mnie za gardło parę razy i był taki moment, że się uśmiałem, bo był zabawny i też po prostu był taki moment, który był po prostu taki bardzo pozytywny w swojej konstrukcji, więc dużo emocji było podczas czytania tego komiksu u mnie. Tak jak wspomniałem,
to jest ten sam ciężar gatunkowy, co podwodny spawacz. Też mamy tutaj historię rodzinną w bardzo ciekawych okolicznościach, w bardzo ciekawym miejscu, bo tak jak wspomniałem, no ta północ Kanady, zimowa sceneria rysunkowo Jeff Lemire tutaj no, konkretnie się popisał, w pozytywnym sensie się popisał. Bardzo mi się podoba to, jak tutaj bawi się kolorami w tym komiksie, ponieważ większość jest taka, nie powiem, że czarno-biała, tylko maksymalnie wyprana z kolorów, bo pojawiają się jakieś czerwone kreski, jakieś niebieskie kreski, coś ten deseń, ale generalnie barw jest tu bardzo mało, za wyjątkiem pewnych scen, które są kluczowe. I tutaj widzimy już pełny kolor i ma to swoje uzasadnienie. Tutaj nie będę mówił, jakie uzasadnienie. Myślę, że podczas lektury każdy się doskonale połapie w tym, jak dlaczego kolory wyglądają tak, jak wyglądają. No ale ja powiem po prostu tak, że co my mamy? 19 kwiecień mamy w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek podcastu. I dla mnie to jest jeden z najfajniejszych komiksów, jakie dotąd przeczytałem w tym roku. No a myślę, że już ilość ich jest trzycyfrowa i Twardziel w chwili obecnej jest moim faworytem. Mam nadzieję, że uda się w tym roku trafić mi na jakąś pozycję, która będzie mnie wzruszać, cieszyć, smucić i radować tak samo mocno jak ta pozycja. Zdecydowanie polecam sięgnąć. No jestem absolutnie zachwycony. Jeff Lemire, no klasa sama w sobie i bardzo mocno polecam. Tutaj z tego co widzę w zapowiedziach, tak jak mówiłem, jestem Gideon Polską III. Więc wydaje się, że Jeffa Lemira będzie w najbliższych miesiącach troszkę mniej. Ale z tego, co widziałem na Instagramie tego twórcy, no to Skubaniec już tam pracuje nad kolejnymi rzeczami, więc mam nadzieję, chodzi mi o te takie stricte skrajnie autorskie. Aha. Tam na Instagramie wrzucał już jakieś kadry i tam przykładowo, no tam opierdzieliłem stronę 120, lecimy dalej z tym koksem, więc coś się kroi, jeżeli ten tajemniczy projekt, nad którym Lemire teraz pracuje, będzie co najmniej tak dobry jak Twardziel, to tylko się cieszyć, a Twardziela od Muchy Komiks, no polecam bardzo, bardzo mocno. Ester, widziałeś na Instagramie u Majka Mignoli postacie z tych? Z płatków śniadaniowych? Tak. No Instagram Majka Mignoli to jest w ogóle złoto w tych trudnych czasach. Myślałem, że nie będzie nic fajniejszego od Godzilli w cylindrze. A tu jak przyszedł ten... Kurczę, z których płatków on był? Ten taki tygrys z czerwoną apaszką. A ja się teraz tego nie sprawdzę. Może nie... A, dobra, nieważne. Tak czy siak, to ja przejdę do kolejnego komiksu, a później sobie przejdziemy do głównego temaciku, nie? Tak jest. Ekstra. Komiks, o którym ja chcę powiedzieć, to jest Rolled A One, wydane przez BHP bądź BHP Comics. Autorem jest Chris Boldy. Komiks dostaliśmy do recenzji w Rumi. Tak? Tak jest. I ponieważ BHP Comics miało być obecne w postaci Shanazira, który jest wydawcą głównym, ale no wiadomo, różne rzeczy w powietrzu nam pokrzyżowały plany. Tak czy siak, jest to moja pierwsza styczność z BHP Comics. Krzysiek też ma jakąś styczność, tak? Tak, mam jakąś styczność, ale to może następnym razem. No, tak? Oczywiście, ale to coś jeszcze się ukaże. Widziałem jeszcze z tego wydawnictwa Szkicownik, tak? Czy tam artbook, jakkolwiek to nazwać. Franka Quitely'ego. I bardzo fajnie wyglądał. I też taki malutki format miał. To mnie na początku trochę zaskoczyło, bo zazwyczaj szkicowniki, artbooki to są takie niemałe, prawda? No dobra, przechodząc do Roll the One. Komiks jest, jak nazwa może sugerować dla osób, które coś o tym wiedzą, związany z Dungeons and Dragons. Nawet na okładce jest napisane D&D Friendship and Adventure in Rolled A One. I jest to najwspanialsza rzecz, jaka może być, ponieważ jest to zamknięta historia. Na niecałych 40 stronach mamy historię dziewczyny, która przeprowadza się do nowego miejsca i początek jest praktycznie niemy, co też pokazuje, jak ktoś z nią
nie rozmawia w szkole tak naprawdę. Później okazuje się, że jest, jak tutaj to jest określone, nerdem i zostaje zaproszona do zagrania w Dedeki. Pierwszy raz w swoim życiu, więc tutaj też jest trochę mechaniki, znaczy mechaniki, sposobu grania w stołowe RPG wytłumaczone i bardzo fajnie przechodzi pomiędzy postaciami z fantazy do postaci realnych, siedzących przy stole i grających wspólnie. Więcej jak powiem, to zaspoileruję, a historia jest bardzo miła, jest bardzo taka ładna i optymistyczna, czego życzę też każdemu, kto jest jakby nowy w jakimś miejscu. Jeśli chodzi o sam tytuł komiksu i Dungeons and Dragons, jeśli ktoś nie jest zorientowany, do bardzo wielu rzutów w Dungeons and Dragons wykorzystuje się kostkę 20-ścienną, z czego wynik 20 jest czymś bardzo, bardzo dobrym. Nie, że automatycznym sukcesem, ale często sukcesem. Natomiast wynik 1, jeśli się tak gra, to często jest krytycznym pechem. Czyli nie, że się nie udaje, tylko się nie udaje i coś. Oczywiście zależy od mistrza gry, jeśli będzie to tak prowadził. Więc to Roll the One sugeruje, co może się tam wydarzyć. Na koniec mamy jeszcze trochę grafik koncepcyjnych, też postaci, które nie weszły do komiksu. I na koniec mamy posłowie od autora, że Roll the One zaczęło się jako blog na Tumblululu. Tak? Tumblululu, tak. Tumblululu. I autor tam dawał jakby pomysły dla mistrzów gry, czy tam mistrzów podziemi, z postaciami i jakimś, i teraz zaczynam myśleć po angielsku, encounter, z jakimiś spotkaniami, które można po prostu wprowadzić do gry. Jak tu jest napisane, bardzo chciałbym myśleć, że ktoś ich użył w swojej grze. I poniżej jest przykład, który można powiedzieć, że posłużył za stworzenie fabuły tego komiksu. Mam nadzieję, że BHP Comics będzie się dało jakoś kupić w Polsce. Może ktoś to wyda w Polsce. Wydaje mi się, że ten komiks właśnie, ten Roll the One bardzo, bardzo fajnie sprawdziłby się na jakichś Pyrkonach, nie Pyrkonach, jak się nazywa ten wielki konwent od RPG Zjawa. Bo jest po prostu fajny. I z tym was zostawiam. Okej. Pytajcie sklepy komiksowe, czy możecie kupić. Dobrze, no to co, przechodzimy do tematu odcineczka, tak? A no. I tutaj mamy co, komiksowe gry komputerowe i konsolowe, oczywiście wspominki, czyli polecanki. Wideo, tak, tutaj nie ukrywam, że nawet fajnie się złożyło, bo Andrzej jest taki bardziej konsolowy, a ja jestem PC Master Race, więc tutaj większy przekrój podejrzewam będzie. I ja od razu powiem, Ja do tematu podszedłem tak, że teraz mam przed oczami mam otwartego i Steama, i Goga, więc gry, o których będę wspominał, też przy okazji powiem, gdzie i za ile można je nabyć. Spoiler, prawda jest taka, że większość gier, o których ja powiem, przynajmniej w chwili obecnej, są na Steamie albo taniej, albo w ogóle są. Nie wszystko na Gogu niestety można znaleźć. Natomiast bo przypuszczam, że ty Andrzej będziesz mówił bardziej o konsolowych tytułach, No będę też mówił o rzeczach, których prawdopodobnie się już nie da tak łatwo. I ile ty masz tych gier wypisanych mniej więcej? A coś około 8? Dobra. Tak myślę? Może mniej? No, okej. Okej, czyli ja mam, ty masz prawie 40, jak rozumiem. No okej, dobra, no to co? No to w takim razie oddaję ci głos. Zastanawialiśmy się z Krzyśkiem, jak do tego podejść. Losuj, od czego zaczynamy. Tak naprawdę, znaczy zaczniemy na pewno od tego, co jest fajne, nie? Albo niekoniecznie... Ja tak na dobrą sprawę wszystkie gry, o których powiem, to uważam, że są fajne. To może zaczniemy od tego, co jest niefajne, co bym z góry odradził tak naprawdę. Dobra, dawaj. Bo tego mam mało, bo nie grałem znowu w aż tak dużo. Ostatni Hellboy jest do dupy. Ostatni Thor jest do dupy. Ten Superman, co był na 360, jest do dupy.
Co to jest za skrót? Fantastyczna czwórka jest taka sama jak film, ergo... Do dupy. Dziękuję. I ostatni, który sobie tutaj wpisałem, to nie jest tak, że uważam, że gra jest beznadziejna, tylko mi akurat nie podeszła, Deadpool mi się nie podobał jako gra. Mi Deadpool właśnie całkiem fajnie siadł, bo właśnie przynajmniej pośmiałem. Nie była to jakaś szczególnie oryginalna gra, ale... Nie chcę powiedzieć, że jest do dupy, ale nie mam jej, wiesz, tak, żebym na przykład teraz miał ochotę w nią zagrać. W Deadpoolu mi się strasznie podobało to, jak było zaprojektowane dużo rzeczy. I płyta mi się strasznie podobała, bo na płycie były pancake'i z takim masłem. Strasznie, strasznie fajne. Natomiast sama gra mi tak była tak, okej. Okay. Oczywiście jeśli lubicie Deadpoola i lubicie taką, nie ukrywajmy, dość prostą mechanikę na trzech przyciskach, to jest fajnym zabijaczem czasu. Tak, tylko od razu dopowiem, że przynajmniej wersja PC-towa jest w chwili obecnej niedostępna na Steamie, ani na GOG-u. No na konsolę jakąś używkę znajdziecie. Tylko, że to są oczywiście, to chyba nie wyszło na obecną generację, tylko na wcześniejszą generację. Tego to już nie wiem. Dobra, to przejdźmy do giereczek. Kurczę, od czego zacząć? To może ja zacznę. Jednej gry, która mi się podobała, ale z tego co wiem, nieszczególnie dużo osób podziela moje zdanie, aczkolwiek z tego co widzę na Steamie przeważające recenzje są bardzo pozytywne i chodzi mi o grę Black Sad Under the Skin. I to jest przygodówka. Jeszcze ja generalnie grałem. To jest przygodówka, ja generalnie za przygodówkami nie jestem, to Andrzej o tym wie, że przygodówki mnie najczęściej nudziły. Ale Black Sada przeszedłem i nawet mi się podobało, nie że tam wyrwało mnie z butów czy coś w ten deseń, ale jeżeli się czytało komiks, to komiks jest zdecydowanie lepszy, to bez dwóch zdań. Natomiast gierka była w porządku, ładna, może jak to w większości przygodówek, niektóre zagadki były dla mnie przynajmniej, ja to chyba za głupi jestem po prostu na takie gry. W niektórych momentach autentycznie musiałem się ratować jakimiś filmikami na YouTubie i poradnikami, bo po prostu nie wiedziałem co z sobą zrobić w tej grze, ale generalnie jako całość, jako już sam fakt, że przeszedłem tą grę od początku do końca, co w moim przypadku zdarza się w przypadku jednej gry na 10, no świadczy o tym, że mi się podobało. Ja w gruncie rzeczy polecam. Tyle tylko, że nie ukrywam, Black Sada na Steamie mam, bo był gdzieś kiedyś w jakiejś promocji za darmo. Tylko z tego powodu tą grę w ogóle mam. A ty go nie wygrałeś w konkursie jakimś? Albo właśnie w konkursie może mi wpadł. Chyba masz rację. Chyba w jakimś konkursie mi wpadł. Natomiast w chwili obecnej Black Sad zarówno na GOG-u, jak i na Steamie kosztuje 143 zł. I powiem tak, że w tej cenie to nie polecam. Tak jak patrzyłem na niego, to wygląda jak gra, która powinna 6 dych kosztować. No i to jest gra, która powinna 6 dych kosztować i to max. Natomiast widzę, że jest też na Steamie zestaw dwupak Black Sad plus Syberia 3 i ten zestaw kosztuje 226 zł, co wciąż nie jest jakąś super opcją, ale przynajmniej jest powiedzmy troszeczkę tańsza, bo to dwie gry wychodzi po 113 zł. Tak, ale niekoniecznie Syberia 3 jest warta aż tak bardzo uwagi. I mówię to jako wielki fan przygodówek. Syberia 1-2 jest mega kozak, natomiast Syberia 3 jest tak... No jest. Aha, okej, rozumiem. No to o Black Sadzie z mojej strony tyle. To ja teraz się wycwaniłem, jak patrzyłem sobie na listę, to powiem o jednym wydawcy, w którym jest bardzo dużo komiksów. I chodzi mi o gry od Telltale. Też jedną rzecz od nich mam wypisaną. I Telltale wydało bardzo dużo komiksowych gier. Wydało Walking Dead. Tak jest. Było kilka części. Wydało Batmana, którego były dwie części, bardzo fajne zresztą. I wydało jakże wspaniałego Wolf Among Us na podstawie jakże wspaniałego komiksu, którego Krzysiek nie lubi, jakim jest Fables, czyli polskie baśnie. I co musicie wiedzieć o grach z Telltale?
Tam chyba jeszcze byli Strażnicy Galaktyki? A tak, nie grałem, więc się na to nie wypowiada. A, było nawet Bone, jeśli może wiesz o tym. Nie. Tylko, że Bone zostało zapomniane. Wyszły dwie gry z Bone'a, były tak średnio przyjęte i to były tak jakby początki Telltale'a, oni się dopiero jakby ogarniali. Z tą swoją metodą, która jest dokładnie taka sama w każdej grze, chociaż ta fabuła jest fajnie napisana, ale wydaje mi się, że to jest bliżej tego, co się określa jako visual novel niż gry. Fajnie się to ogląda, fajnie się śledzi tą fabułę, ale musicie wiedzieć, że w grach z Telltale'a, jeśli nigdy nie mieliście okazji w nie zagrać, to trochę taka paragrafówka, nie? Zrób to, tak. Albo to, albo to, albo to. Nie mówię, że to jest złe, ale jakbyście na przykład chcieli grać w gry, jak ja bym miał grać hurtem w gry z Telltale'a, to by mnie szlak trafił. No to jest tak. Bo robisz w kółko to samo. Chociaż nie ukrywam, fabuła i w Batmanach, i w Walking Dead, i w Wolf Among Us bardzo fajna. No ja właśnie mam tutaj wypisane The Walking Dead, żeby o nim od Telltale, żeby wspomnieć o tej grze. I tutaj mamy tak, jest pierwszy sezon, który moim skromnym zdaniem jest najlepszym sezonem, jest drugi, jest Michonne, taki spin-off tak jakby, tylko że to jest pełnoprawna gra tak na dobrą sprawę. I obecnie nie leci sezon finałowy, bo trzeba też powiedzieć, że z Telltale'em jest taki problem, że ta firma zbankrutowała jakiś czas temu. Teraz się niby coś tam odradza na nowo. Ale ten na przykład finałowy sezon The Walking Dead, ja tutaj prawdę powiedziawszy nie wiem, bo nie sprawdzałem, czy coś się zmieniło, ale nie wszystkie epizody zdążyły się ukazać. Przynajmniej jak sprawdzałem ostatnio, nie wszystkie epizody zdążyły się ukazać, więc w sezon finałowy nie grałem. Natomiast jeśli chodzi o sezon pierwszy, drugi, o dodatek 400 dni i o Michonne, to grałem we wszystkie. I ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. Jest jeszcze coś takiego jak The Walking Dead New Frontier, też zdaje się od Telltale. I tutaj nie wiem, bo nie grałem w tą grę, więc nie wiem na jakim jest ona poziomie. No ale mogę powiedzieć, jak to wygląda cenowo. Sezon pierwszy, sezon drugi, właśnie wspomniany New Frontier kosztują 5 dych na Steamie. Michonne kosztuje 54 zł. 400 dni, ten dodatek do pierwszego sezonu kosztuje 18 zł. Natomiast sezon finałowy to jest wydatek rzędu 72 zł. I powiem tak, że za pierwszy sezon to jest bardzo, bardzo dobra cena, tylko też widać, że ta gra już ma swoje lata. Na szczęście ten sposób grafiki taki cel shadingowej jakby sprawia, że się nie aż tak bardzo starzeje, nie? Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że większość gier od Telltale to nie są jakieś graficzne, nie wiadomo jakie cuda, ale no, widać też, że no, ten silnik graficzny mógłby tam zostać po prostu zmieniony. Pierwszy sezon The Walking Dead mi się strasznie podobał i bardzo go polecam. Drugi już może nie urwał, ale też było fajnie, więc jestem, jak ten trzeci sezon, to się muszę, prawdę mówiąc, zainteresować, jak on wyjdzie w całości albo już wyszedł w całości, to dopiero go sobie nadrobię. Polecam zdecydowanie sezon pierwszy, a jeżeli jeszcze mogę, bo jest gra, w którą nie zagrałem, nie zagram prawdopodobnie nigdy, ale strasznie mi się podobają zapowiedzi oraz filmiki. Saints and Sinners? Czy... Tak, Saints and Sinners, The Walking Dead, Saints and Sinners, czyli gra na Google VR. Tak, która też bardzo chciałem w to zagrać, też chciałem o niej powiedzieć. Ona na Steamie kosztuje 143 zł w wersji standardowej, a wersja turysta kosztuje złotych 180 zł. Tam są jakieś dodatki, co ja tu widzę, trzy unikatowe bronie, kolekcjonerska laleczka voodoo, soundtrack, coś, takie tam rzeczy są dorzucone. No. Strasznie ładnie to wygląda, jak patrzyłem na gameplayowe filmiki na YouTubie na przykład. No ale no,
Sam koszt gry nie jest duży, jakoś szczególnie, ale Google VR to jest rzecz, na którą musiałbym wziąć kredyt na 30 lat, więc Wiesz, teraz jak wyszedł ten nowy Oculus, to on kosztuje dwa koła. To nie mówię, że to jest mało, bo to jest duży wydatek, ale to jest technologia... 2000 więcej niż ja mam. Nie, kumam, ale wiesz, to jest technologia, która bardzo staniała. Tak samo jak, wiesz, jak drukarki 3D. Teraz za kafla kupisz drukarkę 3D, a niedawno nie. Tak naprawdę. Jeśli chodzi tylko o Walking Dead, jeszcze jest jeszcze gra, która się nazywa... kurde, zapomniałem, jak się nazywa. Muszę sprawdzić. Pamiętam, że przyszła do nas kiedyś do sklepu, ograliśmy ją, żeby zobaczyć, bo Walking Dead i tak dalej, wziąłem sobie i była takim gównem, Jezus. Ja kojarzę taką grę z The Walking Dead, która... Survival jest... Instinct się nazywa, jest mega do dupy. O właśnie. To nawet o tym chciałem powiedzieć, że nie grałem, co prawda, ale słyszałem same złe rzeczy o niej. Nie, to lepiej siąść na szyszce niż w to grać, człowieku. To jest... nie, bardzo, bardzo nie polecam. Natomiast Wolf Among Us i... kurde. Batmana, o, właśnie. I Batmana bardzo polecam. Czy nawet te rzeczy pokroju tam Powrotu do Przyszłości. Bardzo fajna była tam fabułka. Telltale robiło fajne fabuły. Szkoda, ale to ta gra wyszła też na telefony i tablety i to jakby pokazuje, jak wygląda w niej sterowanie. Mianowicie tylko się wybiera, co się robi. To może od razu odhaczymy kolejny bardzo duży sposób wydawania, jakim jest Lego. O, i też mam. też mam. Lego Batman, Lego Batman 2, Lego Batman 3, Lego DC Super Villains? Dokładnie te gry mam wypisane, przy czym tak, Lego Batman 1, 2, 3 grałem. Jedynka, dwójka mi się podobała, trójka niekoniecznie, natomiast Super Villains to jest gra, w którą jeszcze nie grałem. I od razu powiem tak, na Steamie w chwili obecnej, gdy nagrywamy ten odcinek, Lego Batman 1, 2 to jest wydatek 18 zł, bez promocja. O, trójka też, 18 zł, więc 18 razy 3, 54 zł, można mieć trzy gierki z Lego Batman. Z czego najfajniejsze jest Lego Batman 2? Z tego co kojarzę, jak to się nazywał ci od Fortnite'a? Epic, o, to na Epic Games Store zdaje się jakiś czas temu wszystkie te gry Lego Batmańskie były za darmo. W ogóle Epic strasznie dużo rzeczy daje za darmo. No ale jako, że ja nigdy nie byłem jakimś turbo graczem i nie mam konta na Epiku, to nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast 18 zł za Lego Batman 1, 2 i 3. Natomiast Super Villains też jest w dużej promocji, bo jest przecenione o 70% w wersji Deluxe. Tylko że przecenione o 70% to wciąż jest 69 zł. Więc, dla niektórych dużo, dla niektórych niedużo. I też myślę, że warto powiedzieć, że do tych gier jest strasznie dużo charakter paków, season passów, jakichś nie wiadomo jakich cudów, bo widziałem, że dodatkowe postacie właśnie do na przykład Lego Batman 3, nie dodatkowe postacie, tylko DLC, jaki widzę, Bizarro, The Squad, Heroines and Villains, charakter pack, które... Niektóre są bezpłatne, niektóre kosztują na Steamie 11 zł. Season Pass to w sumie nawet nie wiem, do czego on służy, taki jestem gracz. Season Pass ale... to jest często zbiór kiedyś wszystkich dodatków, które wychodziły, ale od jakiegoś czasu Season Passy są na przykład wszystkie dodatki, które wyjdą do. Aha. A później jest drugi Season Pass. Rozumiem. No to na przykład do DC Super Villains, do Lego DC Super Villains, Season Pass kosztuje w chwili obecnej 19,50, jest bardzo mocno przeceniony, bo z 65 zł. Ale widzę też na przykład coś takiego jak Aquaman Bundle Pack, który kosztuje 22 zł. Są jakieś charakter paki, które kosztują po 7,20. Jest Young Justice Level Pack, kosztuje 11 zł, więc jak ktoś jest szalonym komplecistą, to na tych 70 zł to się na pewno nie skończy. Zapewne, zapewne. Ale Lego było fajne. Lego miało bardzo, bardzo fajny humor. Podobały mi się tam rzeczy, które były wsadzane. To ile postaci mogłeś wybrać.
te jakieś ukryte małe rzeczy, że było na... Nie pamiętam, czy to było w pierwszym Lego Batman, czy w drugim Lego Batman, jak grałem, było osiągnięcie, jeśli Bane'em złamałeś Batmana na przykład, nie? Oczywiście. Więc trochę fajnych rzeczy było. To zawsze miło. Ja tylko tak nie komiksowo, ale wciąż w klimacie Lego, to powiem, że zdecydowanie najlepszą grą Lego, w jaką grałem, to jest Lego City Undercover i to bardzo polecam. Tak, to jest też bardzo łatwo było sprzedać, pamiętam, bo to było GTA dla dzieci i... Dokładnie. Ale bawiłem się jak dziecko, więc nie żałuję. No nie. To jak najbardziej też mi się podobało. Jasne, w chwili obecnej na Steamie 36 zł. Dobrze, no to jest ekstra cena w ogóle. Co tam masz jeszcze ciekawego? Ohoho, człowieku. Masz Injustice może? Tak, mam. No to Injustice, bo też mam. Injustice, pomijając to, że jest bardzo fajne i ma tanią mechanikę jak Mortal Kombat, ma tak ekstra zrobioną fabułę, że to jest kosmos i dało początek naprawdę fajnej serii komiksowej. Tak, o tym też powiemy później. W chwili obecnej Injustice Gods Among Us 1 w wersji Ultimate na Steamie 72 zł. A dwójeczka? Dwójeczka, już ci mówię. Wersja standardowa 180 zł, wersja Legendary Edition 250 zł. Natomiast wersja Mortal Kombat 11, Injustice 2 i Premier Fighter kosztuje 480 zł, prawie 490. Natomiast jeśli chodzi o, jak to się nazywa, DLC-ki, dodatki, to dużo widzę postaci dodatkowych, na przykład Starfire 25 zł, Sub-Zero. Ile Żółwie Ninja kosztują? Żółwie Ninja, czekaj, bo tego jest strasznie dużo. Żółwie Ninja 42 zł. Mm-hmm. Hellboy 25 zł. No generalnie bardzo dużo dodatków. Tutaj widzę, że to są postacie, bo jest coś takiego jak Fighter Pack 1, 2, 3, to one kosztują po 85 zł sztuka. Jest coś takiego jak Ultimate Pack, który zawiera wszystkie trzy Fighter Packi i jeszcze coś tam kosztuje 170 zł, więc no tutaj znowu dla komplecistów duży wydatek. Natomiast ja przyznam się szczerze, że grałem tylko w jedynkę. I mega, mega dobrze wspominam. Bo na przykład jakbyś chciał na konsolę kupić, czy na czwórkę, czy na klocka Injustice 2 w wersji goty, czy to ta ze wszystkimi dodatkami, to kosztuje stówkę. To ciekawe. No po prostu z reguły, jak dla mnie, w mojej głowie jest taka myśl, że konsolowe edycje są droższe niż PC-owe, a tu proszę. No bo zazwyczaj tak było, ale widać coś się musiało zmienić. No na konsolach też masz rynek wtórny często, nie? Którego praktycznie już nie masz na PC-tach. No niestety. A kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, prawda? Tak, dokładnie. Powiedz mi, o ile przy jedynce to się z tobą totalnie zgadzam, bo fajna, prosta gierka z mega dobrą fabułą, natomiast jak się prezentuje dwójka, bo nie mam pojęcia tak naprawdę. Moim zdaniem bardzo dobrze. To jest tak jak wyszły Gears of War 2 i były reklamowane jako Bigger, Better, More Badass, to podobnie miałem z Injustice 2. Jest po prostu dobrze zrobiona. Są rzeczy, które mnie oczywiście dobijają w Warner Brothers, w ich grach, mianowicie dojenie pieniędzy od graczy, jakby jutra miało nie być. I to widać po wszystkim, bo dla przykładu jak wyszedł Mortal Kombat X... Warner, nie? Ale Warner strasznie, wiesz? O to chodzi. Faktycznie wszyscy to robią, niestety. Znaczy, złe słowo, nie wszyscy. Bardzo dużo wydawców to robi, ale Warner mnie tym denerwuje, dlatego że jak wychodził Mortal Kombat, nie? X. I wyszedł X, kupiłem go sobie w premierę i pamiętam, że było w zapowiedziach, że tutaj później będą combat packi, w których będą kolejne postaci. No i one będą dlatego jako combat packi, bo nie mieliśmy czasu, żeby w ogóle zrobić te postaci, modele, sposób gry i tak dalej, dlatego one będą jako DLC do kupienia. I
kto tam był w tym combat packu pierwszym, Tania chyba, nie pamiętam, kurczę, naprawdę nie pamiętam. I mówię, no dobra, no to jest zrozumiałe, że chcieli skończyć grę i dopiero będą robić te combat packi, nie? Kupiłem X-a, wsadzam go do konsoli, zaczynam sobie tryb fabularny, jak już się wreszcie zainstalowało diabelstwo. I pierwsza albo druga postać, z którą walczę, to jest ta postać z combat packa. Która niby nie jest skończona, a jednak ma tam X-raye, ma wszystko i tak dalej, i tak dalej. A rok później, czy półtorej roku później wychodzi Mortal Kombat XL, który w dniu premiery kosztuje 139 zł i ma wszystko. I z Batmanem też tak było. Jak wychodził Arkham Knight, o którym zaraz właściwie o Batmanie będę mówił. Jak wychodził Arkham Knight, to zanim Arkham Knight wyszedł, to już reklamowali DLC. I to jest do dupy. Wiem, że tak wygląda ta branża, ten biznes, ale to jest do dupy mimo wszystko. To, że coś tak wygląda, nie znaczy, że jest dobra. Bo wiesz, gra jeszcze nie wyszła, jeszcze jej nie dostałeś, a już ci mówią, za co możesz jeszcze zapłacić. No, brudasy, po prostu. Cóż mogę powiedzieć? No, jeśli chodzi o Batmana, jeśli chodzi o serię Arkham, oczywiście, bo gier o Batmanie było masakrycznie dużo, to jak sobie pisałem w Steamie Batman Arkham, to mi tak wielka lista rzeczy się pojawiła, właśnie tych DLC-ków, jakichś skin packów, dodatkowych skórek, postaci, nie wiadomo czego. Co prawda większość z tego, co widzę, tutaj kosztuje 7,19, więc nie jest to jakaś mega, mega wielka kwota, ale no jak się kupi jedno, drugie, piąte, dziesiąte, to już się kwota robi z tego, co widzę. No a na przykład na konsolę teraz Arkham Knight, ten w wersji GOTY, widziałem u chłopaków na półce za 89 zł albo za 99, nówkę w folii. Na Steamie wygląda to tak, że Arkham Asylum w wersji właśnie Game of the Year, Arkham City w wersji Game of the Year kosztują 72 zł, Arkham Origins i Arkham Knight również 72 zł, no a później to jest właśnie, tak jak wspomniałem, cała ogromna lista, nie wiadomo jakich dodatków. Na przykład do Arkham Knighta Season Pass też kosztuje 72 zł, do Arkham Knighta Season of Infamy, jakiś expansion pack też kosztuje na przykład 36 zł, Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition 72 zł, więc tutaj znowu jest strasznie dużo wydatków, jeżeli chce się mieć więcej niż w tej podstawce. Tak, no ale sama gra Batman Arkham jest super. Jeśli macie konsolę, to gra się na konsolach, dlatego że teraz jakbyście chcieli kupić oprócz Arkham Origins, które dużo osób nie lubi, ja akurat bardzo lubię, bardzo, bardzo mi się podobało, to Batman Return to Arkham, czyli na dwóch płytkach mam Arkham Asylum i Arkham City ze wszystkimi dodatkami, to kosztuje chyba 79-89 zł na necie. A rozszerzone... W sensie używane, tak? Nie, nówka coś to. Aha, nówki, dobra. Nawet jeśli używane, to wiesz, kołpały, to tam nie ma nic na kodach. Wszystko jest już na płytach. A Arkham Knight właśnie, który jest, rozszerzony też kosztuje w okolicy stówki, więc właściwie trzy gry za dwie stówki macie pełne. Ale też nie polecam w to grać jedno za drugim, bo może być nudne moim zdaniem, bo jednak robi się to samo. Arkham Asylum było niesamowitą grą, nawet kolekcjonerkę kupiłem, mam tego gównianego bataranga, co do niego dodawali. Rozumiem. I strasznie mi się ta gra podobała. W premierę to po prostu, wiesz, rąbałem w nią, jak nie wiem, skończyłem... Wszystkie tam rzeczy znalazłem i tak dalej. I strasznie mi się podobało. Jak zapowiedzieli Arkham City, to wiadomo, zawał serca. I też mi się strasznie podobało. I tam tak mnóstwo fajnych postaci było. I fabułki były fajne. Ale jak mogło, żeby być inaczej, jak robił to... Paul Dini pisał? Chyba Paul Dini pisał fabułę. Tak, tak. Gier. No tak więc jest. Kurde. Ja to tak powiem, że oczywiście teraz jak to powiem, to aż czuję, że zaraz osiwieję, ale Arkham Asylum to jest gra sprzed 10 lat.
No, a kurczę, masakra, a kurczę, no, a wciąż się w nią dobrze gra. Ja w nią grałem tak na dobrą sprawę kolejny raz chyba we 2 lata temu i dalej masa radości z okładania typów na każdym poziomie. Mm. Teraz tak znalazłem pakiet Arkham Collection na Steamie, który zawiera Asylum, City, Knighta i Season Pass do Knighta, czyli 3 gry i on kosztuje 233 zł. Ten zestaw. No to jest okej. Chociaż myślałem, że trochę taniej na kompie będzie. Mhm. Ale tak czy siak, no te gry od Rocksteady i ta jedna od Warner Brothers Origins. Mhm. W Origins mi się fabuła podobała. Bardzo mi się też podobało Batman. Nie wiem, czy ty grałeś w Origins? Nie. Bardzo mi się podobał tam Batman CSI, jak skanowałeś miejsce zbrodni i tam sprawdzałeś, co tam się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo fajnie zrobione, plus fajny był klimat, bo to był sam początek istnienia Batmana i niektóre postacie, jak na nie trafiałeś, nie do końca wierzyły, że istniejesz. I był taki efekt strachu wobec tych postaci. No i oczywiście była najwspanialsza walka z bossem w historii gier z Batmanem. Jest to walka na statku z elektrocutionerem. Mm-hmm. Jeśli nie chcecie zagrać, a nie chcę wam zespoilerować, bo to jest strasznie, strasznie fajnie zrobione, to sobie wpiszcie na YouTubie Batman Arkham Origins Electrocutioner. Jezu, co on ma za imię? Boss fight, czy coś takiego? No i tam będzie ten filmik. Jest ekstra, polecam. I ogólnie cała ta gra pod względem fabuły, pod względem mechaniki, tego, że możesz albo sobie pobiegać po Arkham Asylum, czy później po części Gotham. I to, ile smaczków jest ukrytych w tych grach, to jest dopiero kosmos. Jak na przykład dopiero za drugim razem, jak przechodziłem Arkham City, dowiedziałem się, że na początku, jak odwrócisz się i pójdziesz tam w jedną stronę, to widzisz, że strażnicy tam pałują Sionisa na ziemi. Mega. Okej, a która część ci się najbardziej podobała z tych wszystkich? Arkham? City. Znaczy, kurczę, wiesz, Arkham Asylum było chyba takim największym szokiem, że można zrobić taką grę. City było ulepszone pod wieloma względami, ale już nie było takim szokiem jak Arkham Asylum, nie? Mhm. Rozumiesz, o co mi chodzi. Arkham Knight mi się najmniej podobał, bo było za dużo samochodu. Rozumiem. A Arkham Origins jeszcze przede mną, więc zobaczymy. No, a ty w Knighta grałeś, czy nie? Tak, w C3 grałem i też powiem, że Arkham Knight mi się najmniej podobał. Dla mnie bez sensu było to, że zagadki Riddlera zostały zmienione w wyścigi. To mnie tak dobiło, bo lubiłem te zagadki naprawdę, które tam były. Tak, to jest fakt. No. W ogóle czy Arkham Asylum, Arkham City i Knights to są chyba jedyne gry, w których ja się naprawdę wkręciłem w szukanie znajdziek, bo jakoś z reguły nigdy to... Never znajdź. Tak, nigdy to mnie nie kręciło, tak samo jak nie rąbię w gry, żeby wbić platynę czy coś w ten deseń. Ja się cieszę, jak się w ogóle uda ją przejść w całości, a co dopiero właśnie platyna i tego typu sprawy, ale tutaj znajdźki były szukane. To ja powiem jeszcze tylko o 3 grach z Batmana, do których mam sentyment. To jest Batman z 89 na podstawie filmu, który jest strasznie trudny. Kellen, pozdrawiam, nie wiem, czy tego słuchasz. Później w 94 na SNES-a Batman and Robin, czy Adventures of Batman and Robin, ale utrzymane w takiej stylistyce The Animated Series, więc bardzo fajnie to wyglądało, fajnie się grało na emulatorze w tamtych czasach. I na Playu 2 Rise of Sinsu, które było ogólnie średnią grą, ale graliśmy z kumplami, więc było fajnie. I mam z tym dobre wspomnienia. Okej, rozumiem. A powiedz mi, już odbiegając od Batmana, ale gra, o której bardzo często mówi się, że mogłaby w ogóle nie powstać, gdyby nie Batman, Arkham Asylum i kolejne części, czyli ten Spider-Man z PS-a. Miałeś okazję? Nie miałem okazji, bo nie mam playa, ale jak tylko pożyczę od kogoś playa, żeby ograć te ekskluzywy, które tam były, to Spider-Man jest strasznie, strasznie wysoko i bardzo chciałbym w niego zagrać. Wygląda naprawdę super. Insomniac robi bardzo dobre gry.
Taki eksperyment jakby z tym otwartym światem był zaraz przed Spider-Manem w Sunset Overdrive na Xboxa i też strasznie fajnie się w to grało i same pozytywne opinie słyszałem. Więc okay. No, nie ukrywam, Spider-Mana na pewno będę chciał zagrać. Ale Spider-Man ogólnie miał bardzo dużo fajnych gier. Pamiętasz tą z 2000? No, nie szczególnie. Była wspaniała, była na Playu 1 i chyba na PC-cie. Bardzo fajnie się w nią grało, te, które wychodziły później, też nie były złe moim zdaniem. Bardzo mi się podobało Web of Shadows, bardzo mi się podobało Shattered Dimension. W Shattered Dimension w ogóle miałeś innych Spider-Manów też. Był 2099, był Noir, który był tak naprawdę Batmanem, jeśli chodzi o sposób gry. Nie podobały mi się te Amazing Spider-Man, jakoś mi nie siadły. Natomiast okay. No, w tego nowego nie miałem okazji, a bardzo chciałbym zagrać. Ja się niestety nie wykażę żadną wiedzą, jeśli chodzi o gry ze Spider-Manem, tak samo jak na przykład było swego czasu mnóstwo gier ze Spawnem. Nigdy w żadną nie zagrałem, więc też nie powiem tutaj nic, ale skoro już wspomniałem o Spawnie, to może inna postać z Image Comics, która się doczekała jakiejś tam swojej gry i o dziwo bardzo mi się podobało, czyli The Darkness. Nie wiedziałem, czy będziesz mówił o Top Cow przecież, nie? Wiem, że Image, ale tak. Top Cow. No tak, nie lubię wydawcy jako takiego za to, co robił w ostatnich latach, ale no gra też jest 2012 rok, więc wtedy jeszcze to była... To dwójka, bo jedynka 2007. Tak, tylko że dwójka to była pierwsza gra z tej serii, w którą zagrałem i mi się mega podobało. Jedynka mnie jakoś tak nie powaliła. Mm-hmm. The Darkness 2 też całkiem niedawno było za darmo gdzieś do złapania, znaczy na Steamie za darmo było do złapania, chyba w Humble Bundle można było tą grę dostać. Obecnie kosztuje o dziwo 129 zł. No ale to nie jest gra, która trzyma tą cenę, więc... No z pewnością, nie, tutaj zaraz sobie sprawdzę. Jedynki chyba w ogóle nie ma na Steamie w chwili obecnej, przynajmniej nie znalazłem. Ale tak, ale w dwójkę grało mi się bardzo fajnie wtedy, tylko że to już grałem w tą grę lata temu, więc może mam jakieś skrzywione wspomnienia, no, ale bardzo mi się podobało to, że to było takie fajne połączenie strzelaniny tak gangsterskiej z tym właśnie używaniem mocy The Darkness w ciemności. Mm-hmm. No i fabuła była fajna, nie? Tak, no, fabuła była przyzwoita. Powiem tak, że jak dla mnie, no nie wybijała się jakoś szczególnie mocno, ale przynajmniej miała sens, czego nie można powiedzieć o połowie komiksów z tą postacią, więc spoko. I w dwójce były fajne te dodatkowe postaci, które korzystały z ciemności. Tak. Tam była ta Shoshana, był ten jeden od Voodoo, jakiś Irlandczyk i ktoś jeszcze, tylko nie pamiętam. No nieważne, ale to też były fajne dodatkowe rzeczy. Tak, i pamiętam, że w tą grę też się dało chyba w cztery osoby grać nawet, więc... No w tym trybie właśnie, nie? Z tymi tak, dziadami. Tak, i jak się patrzy na rekomendowane wymagania graficzne tej gry, to powiem tak, że to nawet na kalkulatorze prawdopodobnie pójdzie ta gierka, więc... Nie, tak jak mówię, nie była źle, nie była zła, bardzo, bardzo miło ją wspominam, taka rozpierducha, ale całkiem przyzwoita. Sam raz, żeby sobie tak usiąść, porozpieprzać rzeczy i zadowolonym pójść spać, albo coś w ten deseń. No jak jeszcze pracowałem, to my sprzedawaliśmy Darkness po 30 zł, dwójkę. No dlatego też właśnie jak zobaczyłem dzisiaj tą cenę 129, mówię, może jednak nie poczekać na jakąś wyprzedaż. Na Steamie wyprzedaży są często i bardzo, bardzo fajne rabaty tam idzie zebrać. Natomiast ostatnia gra, o której chciałem ja powiedzieć, a później to już będziesz mógł sobie spokojnie mówić o wszystkim, co tam się jeszcze dostało. To jest gra, która tak komiksowo jest bardzo naciągana, jeśli o to chodzi, bo to jest DuckTales w wersji zremasterowanej. A, no to faktycznie naciągane, roku. No, ale no. Bo DuckTales to jest jednak serial animowany, który mocno czerpał z komiksów, ale postanowiłem wspomnieć, bo po prostu bardzo, bardzo fajna gra. To jest taka platformówka ze Sknerusem w roli głównej,
Na Steamie w chwili obecnej 58 zł. Dobrze, że w ogóle jest dostępna, bo tam były problemy z prawami do tego. Tak, tak, były problemy. Ta gra była przez jakiś czas właśnie niedostępna, ale jak dzisiaj sobie sprawdzałem, co jest na Steamie, a czego nie ma, okazuje się, że DuckTales zremasterowane jest. No i ja po prostu pamiętam, że mega dobrze się bawiłem lata temu, gdy grałem w tą grę. Więc myślę, że wersja zremasterowana nie zgwałciła tej gry, przynajmniej mam taką nadzieję i w ciemno polecam, bo swego czasu strasznie dużo czasu no nie straciłem, tylko spędziłem przy tej grze i nie żałuję absolutnie. No to dobrze. No to co tam jeszcze ty masz z tych gierek? O człowieku. To może tak sobie powymieniam. Jeszcze raz? Masz jakieś mobilki? Nie wiem. Chyba nie. Mhm. No to ja tylko tak jeszcze wspomnę, że właśnie ja wiem, że dla niektórych gry mobilne to nie są gry. Ja nie mam z tym większego problemu, to tylko powiem, że zrobiłem sobie jakiś czas temu drugie podejście do sędziego Dredda, o którym wspominałem jakiś czas temu w podcaście. I wtedy mówiłem, że ta gra jest po prostu strasznie trudna, że można sobie wbić tym sędzim Dreddem wysoki poziom, a i tak zbierać wpierdziel od każdego, kto się tylko tam nawinie. I jakiś czas temu dostałem informację, że przy którymś tam update'cie ta gra została mocno ułatwiona. No i powiem tak, że zrobiłem sobie drugie podejście, faktycznie parę rzeczy zostało tam ułatwionych i w tą grę się, nie że ona się stała jakoś bezczelnie prosta, bo wciąż można spokojnie na niektórych misjach polegnąć i to bez większego kłopotu, ale zdecydowanie widać, że no to już nie jest tak, że nie wiem, że kobieta z bułką cię zabije, bo tą bułką w ciebie rzuci, a tak się też zdarzało w tej grze przy moim pierwszym podejściu. Więc w sumie nawet fajnie się zaczęło w to grać i sobie pykam od czasu do czasu. No to dobrze. To przechodząc do prawdy. I już się zamykam. Ej. Co ja tutaj mam wypisane? Mam parę rzeczy, które nie wiem, czy trochę naciągnąłem, jako to, że bazują na komiksach. Mianowicie jest to Alien vs. Predator, ponieważ najpierw w komiksach był Alien vs. Predator. Jakby nie patrzeć. To jest fakt, no. No, więc Alien vs. Predator z 99 na PC-ty gra legenda. I wszyscy chcieli grać Predatorem, wiadomo. Oczywiście, no. Chociaż fabularnie najciekawsze były misje Marines tak naprawdę, bo tam dużo się uciekało. Tak, i one były najtrudniejsze z tego, co pamiętam, bo też grałem w tą grę. Tak, tak. No i te też pamiętam, że sterowanie alienem mnie przerastało wtedy zdecydowanie, no. Bo jak on się tak kręcił po tych szybach wentylacyjnych, nie? Tak, nieraz się szło pogubić, gdzie jest góra, gdzie jest dół, nie? Tak, chociaż to było zaznaczone, że tam pokazywało coś na chudzie, gdzie jest właśnie tam dół i tak dalej, i tak dalej. No, ale to tą grę bardzo, bardzo fajnie wspominam. Nie wiem, czy bym zagrał w nią teraz. I teraz jeszcze jedna gra, która ma chyba ocenę pół na Metacriticu albo półtora, czy coś takiego. I jest to Hellboy Dogs of the Night. Aż sobie sprawdzę. I nawet nie wiem, czy bym ją teraz odpalił, natomiast mam z nią strasznie dobre wspomnienia. Graliśmy w nią z moim bratem bardzo długo. Myśleliśmy, że jest trudna, prawdopodobnie była mega zbugowana, ale to był Hellboy wtedy, nie? To wtedy było, kurde, Hellboy. I poza tym miałem tą grę pożyczoną od mojego ziomeczka z klasy i miała rzecz, która była najbardziej pożądaną rzeczą w tamtych czasach, jak się pożyczało gry. Mianowicie chodziła bez płyty. Oh yeah! Więc pół klasy pewnie miało tego Hellboya zainstalowanego. Powiem tak, na Metacriticu nie umiem znaleźć tej gry, ale znalazłem na GameSpocie, to ocena użytkowników to jest półtora. Półtora, tylko nie wiem w jakiej skali jest na GameSpocie, czy to jest skala 1 do 6, czy 1 do 10, ale wciąż jest źle. Tak, no bałbym się teraz odpalić, ale mam strasznie, strasznie dobre wspomnienia z tą grą. Jeśli chodzi o takie kolejne tytuły, to nie wiem, czy można w to zagrać inaczej niż Piracons, bo ponieważ to są gry z arcade'a często, czyli musicie mieć jakiś emulator maszyny w stylu Mame albo coś takiego.
żeby to odpalić. Oczywiście jest to Cadillac and Dinosaurs, które jest bazowane na komiksie, który się nazywał Xenozoic Tales. Tak, bardzo fajny beat'em up. Beat'em upy ogólnie bardzo lubiłem. Jeśli chodzi o inne gry wzorowane na komiksach, to dobre wspomnienia mam z pozycją z roku 2003 i jest to 13 na podstawie jakże znanego frankofońskiego komiksu. Wyszła druga część, która jest tylko na mobilki. O Boże. No, 13 miała tam swoje potknięcia mechaniczne znaczące, ale mimo wszystko była w cel shadingu, wyglądała jak komiks. Ja się przy tym bardzo, bardzo dobrze bawiłem. Grałem w tego Kapitana Amerykę, który wyszedł razem z filmem i był okej, nic więcej. Tak samo jak ta gra z Green Lanterna była okej, nic więcej. Ale jeśli chodzi o gry na podstawie komiksów, które towarzyszyły filmom na podstawie komiksów, to chyba najlepszą, jaka wyszła, chyba, bo teraz to powiedziałem, ale nie przemyślałem, jest Wolverine Origin. No właśnie tak myślałem, że to powiesz. Tak, gdzie film jest strasznym gównem. Natomiast jeśli chodzi o grę, gra była super. Miała ekstremalnie fajny model tych zniszczeń ciała Logana. Miała bardzo fajne kombosy, które się tam wyprowadzało. Była bardzo widowiskowa przy tych walkach z bossami czy jakichś egzekucjach. No jest brutalna oczywiście, ale też dość szybko staniała i można było ją wyhaczyć na konsoli za 5 dyszek. Więc same plusy tak naprawdę. Jeszcze tylko jakby się dało grać we dwie osoby, to już byłaby idealną taką grą. Więc to mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o X-Menów, to jeszcze było w starych czasach Children of the Atom. Bardzo, bardzo przyjemna gra. X-Meni w ogóle mają chyba... Oni i Spider-Man mają wielką tradycję, jeśli chodzi o gry wideo. Bardzo fajne beat'em upy wychodziły z X-Menów. Miło wspominam też z Playa jedynki bijatykę, która się nazywała X-Men Mutant Academy. Tam była taka specjalna plansza, która była nad basenem w szkole Xaviera i ta plansza zmieniała wszystkim postacie na plażowe. I Xavier miał, siedział na wózku i miał taką hawajską koszulę. Oczywiście wszystkie postaci kobiece były w bikini, co nie zmienia faktu, że najlepszą postacią dostępną tam do wzięcia był Juggernaut, który miał na głowie wiadro. I takie wielkie slipy do pływania. Ekstremalnie dobry był. Przy tym się strasznie uśmiałem. No i później było jeszcze X-Men Legends na Playu 2, gdzie mogłeś stworzyć tam niby własną postać albo wybrać mutanta i przechodzić coś w rodzaju RPG-a, co dało podwaliny do jednej z moich ulubionych gier z Marvela tak naprawdę. I są to właściwie trzy części. Marvel Ultimate Alliance, z czego trójka jest teraz ekskluzywnie tylko na Switchu, który jest najlepszą konsolą obecnie. Tak, rzekłem. To jest to, co graliście w Łodzi z Bartkiem? Tak, 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 tak. To ładnie wyglądało, no. No bardzo fajne takie... Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Hack and Slash chyba? Nie. No, nieważne. Dość prosta mechanika. Masz mocny atak, słaby atak, specjalny atak, skok. Tam parę innych rzeczy, robisz sobie postaci do drużyny, razem się tłuczecie, taka fajna historia tam jest taka, no bardzo komiksowa, jest prosta i jest okej. Natomiast możecie grać więcej niż jedną osobę i to jest już ekstra. I na podobnej zasadzie było zrobione Justice League Heroes, gdzie można było grać zieloną latarnią i przez to było fajne, natomiast ogólnie było taką okej grą. W czasach jeszcze Playa 2 był Hulk Ultimate Destruction, który był moją ulubioną grą z Hulkiem, ponieważ można było rozwalać wszystko. I można było auto złamać na pół i trzymać je jak kastety i tłuc innych po ryju. I właściwie, jeśli kojarzycie taką grę jak Prototype, to Prototype jest Hulkiem, tylko nie z Hulkiem, moim zdaniem. Oczywiście. Prototype się z kolei w drugą stronę udał, bo była gra, a później był komiks, tylko że komiks był beznadziejny. No właśnie. Jeśli ktoś pamięta jeszcze takiego starocia i tak stary komiks, właściwie paski komiksowe jak Spy vs. Spy. Pamiętasz? No klasyk. No klasyk, gra też klasyk. Nie wiem, może jest na jakimś porzuconym software'ze, że można w to zagrać.
Jeśli chodzi o żółwie ninja, najlepszymi żółwiami ninja były te na arcade'a, czyli na maszyny w salonach gier, zanim salony gier zepsuły ci życie i wiesz, idziesz na spacer jako dzieciak, jest napisane salon gier i sobie myślisz, co? I wbijasz tam, a tam jakieś gówno, a nie prawdziwe gry. Ach, do tej pory boli serce. I ostatnia gra, która wyszła z żółwiami, czyli Mutants in the Manhattan od Platinum. Ta, od Platinum czy od 505? Kurczę, nie pamiętam. Możesz tam sprawdzić, kto wydał żółwie ninja Mutants in Manhattan? Już. Sprawdzam. No o czym mów. No to tak, tak, ta, czy siak była bardzo krótka. To jest największa wada Platinum tej gry. Games? Platinum Games. No, czyli dobrze pamiętam. Dziękuję. Była bardzo krótka. To był największy problem jej. Natomiast bardzo fajnie zrobiona, ekstremalnie fajną miała grafikę, całkiem fajną przygodę miała. Ja się bardzo dobrze bawiłem, a wcześniej od tych samych twórców były Transformery, gdzie można było też grać Grimlockiem, więc automatycznie to była wspaniała, wspaniała gra. Teraz coś, o czym może nie każdy wie, że jest wzorowane na komiksie, chociaż myślę, że osoby, które nas słuchają, to mogą to wiedzieć. I myślę, że grałeś w tą grę. No, zaskocznie. W dawnych czasach. Albo słyszałeś, no na pewno słyszałeś, o Turoku. No oczywiście. No, Turok jest postacią, która powstała w ogóle w latach 50., jak się dowiedziałem sobie, się dowiadując o różnych rzeczach. Wydawali ją na początku tam Del Comics, później Golden Key, czyli te takie wydawnictwa, które się zajmowały starymi, starymi westernami, ale nawet tam Turok walczył z dinozaurami. Tak, tak. Turok był też w Dark Horse, był w Dynamite i wszędzie. Tak, no i był w Valiancie w momencie, kiedy Valiant został kupiony przez Acclaim, które wydało Turoka jako grę. Grę wspominam głównie przez to, że była ekstremalnie trudna i nie potrafiłem jej przejść bez kodów. Kody. To bardzo stare czasy, no. Tak, no. Albo jak ktoś mówił, podaj mi kod na tam... na wszystkie bronie w GTA i podawałeś mu na duże głowy. Kod na duże głowy w ogóle był tak zabawnym kodem. No dobra. To jest jeden z moich ulubionych kodów z gier komputerowych w ogóle, to było w starych FIFA-ch, jak grałeś i wpisywało się kod na to, że przylatuje UFO i porywa zawodników. To było też ciekawe, no. Ale zakmi. Fajnym moim zdaniem tytułem była seria Asterix XXL. Nie grałem co prawda w tego najnowszego w trójkę, natomiast w jedynkę i w dwójkę grałem, była ok. Największym problemem oczywiście było to, że nie można było grać w dwie osoby w grę, gdzie były dwie postaci. No, ale co zrobić? Mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze jakichś fajnych gier z Asterixa. Pamiętasz Punishera z 2004? Nie grałem. Tam był taki rozbudowany system wymuszania zeznań na kimś, że albo się kogoś tam do piranii wsadzało, albo się tak przykładało mu głowę do piły, ale były minusy w punktach, jeśli przesadziłeś i przeciągnął. Znaczy, to było trochę głupie w tej mechanice, dlatego że jeśli trzymałeś kogoś za głowę i przybliżałeś ją do włączonej piły, i on tam ci mówił ostatecznie, co miał powiedzieć. Jeśli mu pchnąłeś tą głowę na piłę, to ci odejmowało punkty, ale jak go puściłeś, go zastrzeliłeś, to już dodawało. No, niezbyt logiczne faktycznie. Ale znaczy, no sens rozumiem, że za zawalenie minigierki, nie? Dostajesz ten. Dostajesz minusy, no ale co zrobić? Też na podstawie komiksów wspaniała seria przygodówek, jaką jest Sam & Max. O, tak, faktycznie było coś takiego. Był Hit the Road, był też Save the World i chyba Beyond Time. Bardzo fajne tytuły z fajną fabułą i też bardzo zabawne, co było podstawą jakby całej serii Sam & Max. I dwa ostatnie tytuły, do których mam wielki sentyment, to są Smurfy. Dwa razy. Jedno to są Smurfy, które nie mam pojęcia, jak się nazywają inaczej, ponieważ na pudełku miałem napisane Smurfy. I to była taka fajna platformówka, mega przepikselowana i tak dalej. Natomiast drugą, w ogóle w wersji z polskim dubbingiem, bardzo specyficzną grą, był Smurfo Teletransporter. I był fajny. I da się go chyba na DOSBoxie odtworzyć.
jeśli gdzieś ktoś jakimś cudem namierzy tą grę, w sumie chętnie bym ją sobie odświeżył i to, że z polskim dubbingiem. To była też gra w ogóle dla dzieci i dla rodzin. Pamiętam, że w menu była opcja dla rodziców, żeby kontrolować, jak długo dziecko może grać i to chyba wyłączało grę. Okej. Szkoda, że teraz takich nie ma. Łatwiej byłoby na pewno sprzedawać, bo dużo osób, wiesz, przychodzi o gry dla dzieci, no i oczywiście część to były osoby, które brały GTA dla siedmiolatków. I jak się ich pytałeś, czy wie, o czym jest GTA, to on powiedział, że wie, niech się dzieciak uczy życia. A ja sobie myślę, ty kłąbie, po prostu. Bagiety już jadą. No, tak czy siak. Tak, powinno być więcej takich gier edukacyjnych. I nie wiem, czy ty grałeś, albo jak wspominasz, jeśli grałeś, Kajka i Kokosza. Nie grałem. Jest teraz na GOG-u, możesz sobie zagrać. Został dodany. Tam był duży problem, że nie dało się skończyć gry, jak zapomniałeś jednego przedmiotu. Co ogólnie jest gigantycznym problemem. Tak naprawdę, ale w to też mi się fajnie grało, bo to był Kajko i Kokosz i to było coś, co znałem z komiksów i było fajne. Kajko i Kokosz. 15 zł. No. Kosztuje na GOG-u. No dokładnie. I działa. Mhm. To też jest fajne. No. I to tyle z gier, które uważam za fajne. Minimalne wymagania sprzętowe, prąd w domu. No i komputer, nie? Mhm. No, to co, może tak na chwilę, żebyśmy też nie przeciągali, powiemy o komiksach na podstawie gier, które były spoko? Tak, to ja powiem, że od razu, że mam krótką listę, bo tak na dobrą sprawę ja czytam dużo rzeczy licencjonowanych, ale jednocześnie mało licencjonowanych na grach. Bo przykładowo, nie wiem, Żółwie Ninja, tam jakiś Power Rangers, coś w ten deseń, He-Mana, to się z chęcią poczyta, ale takich nie ekranizacji, tylko komiksacji gier komputerowych to mało czytałem i tak na dobrą sprawę skończyło się to u mnie bardzo szybko, gdy Wildstorm pierwszy raz padł, bo najwięcej gier właśnie, najwięcej komiksów na grach to z tego imprintu kojarzę w ogóle. Aha. I z małym, drobnym wyjątkiem, o którym wspomnieliśmy, jak DC zaczął wydawać Injustice komiksowe, Ghosts Among Us, to się czytało szaleństwem, bo to był ekstremalnie dobry komiks. I znaczy, Superman dopóki, na Twitterze. Dopóki pisał go Tom Taylor, tak, oczywiście. Tak, dopóki pisał Tom Taylor, bo później to już nie było aż tak fajne. Więc ja tak szybciutko powiem. Gears of War z DC Wildstorm. Czekaj, odkreślam, bo też mam. Tak, DC Wildstorm, seria, która się ukazywała w latach 2008-2012, zaliczyła 24 numery i to był po prostu komiksowe Gears of War. Tam o nic więcej nie chodziło, jak tylko za przeproszeniem nadupcanie w potwory. Ale to się fabuła. Tak fajnie naprawdę czytało. Naprawdę fajna właśnie była fabuła w Gearsach. To się fajnie czytało. No niektóre zeszyty właśnie były takie zaskakujące głównie z powodu tego, że miały fabułę i miały nawet niezłą. Bo pamiętam, że tam się zaczęło od takiej historii, tutaj teraz skorzystam ze ściągi, która się nazywała Hollow, miała sześć części, natomiast potem były takie dwa zeszyciki, które były pojedynczymi historyjkami i właśnie te takie pojedyncze albo te krótsze historie, które były na łamach tej serii, były strasznie fajne, jak się czytało. I to jest też przede wszystkim, warto wspomnieć, że to jest komiks, który wypromował Liama Sharpa w DC. Mhm. Bo on później, najpierw robił te Gears of War, później przeskakiwał do innych tytułów, obecnie Green Lantern od Egmontu, rysowany przez niego wcześniej, tam Wonder Woman z odrodzenia. Więc Gears of War mi się czytało naprawdę fajnie i to podkreślam, że to z DC komiks, bo później zdaje się też, co wychodziło w jakichś innych wydawnictwach. I jeszcze dwie rzeczy z też DC Wildstorm, które wychodziły pod sam koniec istnienia tego imprintu, to jest Kane and Lynch, no. Gdzie pisał Ian Eddington, on się specjalizował raczej w 2000 AD, ale też parę komiksów zrobił dla właśnie wydawnictw w Stanach. Natomiast rysował Christopher Mitten, a ja strasznie lubię tego rysownika. Część okładek robił Ben Templesmith, więc już w ogóle byłem kupiony. No i to wyszło 6 numerów, miniseria
Nie grałem nigdy w Kane and Lynch, ale powiem tak, że komiks mi się bardzo fajnie czytał. To jak już wspomniałeś Temple Smitha, to ja powiem o komiksie, który mam tu wpisany i nawet się ukazał w Polsce. No dajesz. I był to Silent Hill. Silent Hill, tak. I bardzo mi się podobał. Faktycznie pamiętam. Dobry komiks. Dobry komiks. I to było w sumie zabawne, bo to była miniseria, która miała 5 numerów w oryginale. A u nas się ona. Tak, u nas 3, więc były tak dwa zeszyty po 48 stron i ten trzeci był taki cieniutki z dupy, a kosztował chyba tyle samo w ogóle. Tak, tak. Z tego co pamiętam. Ale tak, pamiętam, był taki komiks. Dying Inside się nazywał. Tak. Tak, i trzecia rzecz, ostatnia, o której wspomnę z tych takich klasycznych komiksów komiksów growych z DC Wildstormu, to jest Dante's Inferno, które mam na półce do dzisiaj, jestem szczerze w tym komiksie zakochany, z dwóch powodów. Po pierwsze, komiks korzysta z tytułu gry, ale tak na dobrą sprawę to jest po prostu komiksowa wersja boskiej komedii. No, czyli tak samo jak gra. Tylko że gra, z tego co widziałem, to tam chodził, strzelał i mordował. No sieka była, tak, bo to siekanka tak, była. Tak, taka sieka, natomiast komiks jest dosłownie bardziej adaptacją książki. Animacja była super. No to, tak, też widziałem. Natomiast powiem tak, że wyszła jedna miniseria złożona z 6 numerów, były zaplanowane 3. Wildstorm padł, sprzedaż była do bani, więc nikt tego nie pociągnął, ale kupiłem ten komiks w wydaniu zbiorczym z powodu rysownika, który się nazywa Diego Latore. I Diego Latore to jest jego jedyna praca, jaką on w ogóle zrobił w Stanach Zjednoczonych. Tam jeszcze zrobił okładki do komiksu Fringe na podstawie serialu. Zrobił też okładki dla Valianta, tam do serii Ninjak. I paru innych, ale generalnie oprócz okładek to nie robi dla Amerykanów nic. A w Dante's Inferno on rysował, a w zasadzie malował, bo to jest malarz włoski. I Boże drogi, co on zrobił w tym komiksie, to jest tak niesamowite. To jest chyba jedyny komiks, jaki mam w swoim zbiorze, który kupiłem dla rysunków, bo fabularnie to jest głupie. Znaczy głupie, to jest słabe fabularnie. Jeżeli ktoś nie lubi książki, to komiks tym bardziej mu się nie spodoba. Natomiast jak ten komiks wygląda, to jest niesamowite. On wyszedł 2010, wydanie zbiorcze 2011, mamy rok 2020, ja się dalej jaram tym, jak ten komiks wygląda, więc no, dla mnie niesamowita sprawa. No i z takich właśnie growo-komiksowych rzeczy to ode mnie by było na tyle. Przypuszczam, że ty masz więcej. Ja mam 3 tytuły jeszcze tylko, za jeden, który się wahałem, czy to jest na podstawie gier, ale uznałem, że go wpiszę. Jest to Wiedźmin. Z tych nowszych rzeczy, zwłaszcza jak piszą to osoby z naszego kraju. Nie ukrywam, że czekam, żeby się dowiedzieć, co będzie w tym nowym, który Sztybor pisze, tak? No to na to też bardzo czekam, bo mnie bardzo ciekawi, co tam będzie. Uważam, że jest naprawdę fajną rzeczą z gry. Wiem, że Wiedźmin książka, wiadomo, ale też wiadomo, bez gry by się komiks nie ukazał. Natomiast dwie rzeczy już stricte na podstawie gier, wydany w Polsce również przez Dobry Komiks, to mianowicie Krzychu jest. Wow. Czekaj, tam chyba był Alien vs Predator. Street Fighter, to tak był, ale nieważne. A, Street Fighter, faktycznie był, no. Street Fighter, mi się bardzo ten Street Fighter podobał, oryginał przez Udon Comics wydawany. Jedna rzecz, którą szczerze mówiąc myślałem, że wspomnisz, ponieważ najlepsze czasy tego komiksu były, kiedy pisała go Gail Simone i jest to Tomb Raider. A, faktycznie. Ja ci powiem, że Tomb Raider, ten komiksowy Tomb Raider, to kurczę, on mi się tak mocno już wrył w głowę, że to była część uniwersum tego Top Cow, że jakoś nie umiałem na to patrzeć inaczej. Ale faktycznie by było, no. No i to Tomb Raider miał naprawdę fajne i te, które Dark Horse później wydawał po restarcie jakby serii gier Tomb Raider, jak Gail Simone pisała, był naprawdę ekstra. No fakt. Nie przypomniałem sobie w ogóle o tym komiksie. Totalnie się zgadzam, no. No. I tym samym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że niedługo uda się już prowadzić normalny odcinek, to będziemy mogli telefonicznie kogoś
jakiegoś gościa zaprosić, mam nadzieję. Bądź gościówę, oczywiście. Krzysiek? A, no dobra. Chyba właśnie odcięło mi Krzyśka, więc tym samym oleję już całkowicie końcówkę i sam się z wami pożegnam. Zostawiajcie nam tam jakieś pytania, gdybyście mieli, zawsze odpowiadamy i słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć.